Dzień dobry Państwu. W imieniu Fundacji Katedra Bogusława Broniewicza otwieram drugą edycję naszego seminarium, które odbywa się dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury, za co bardzo jesteśmy wdzięczni. W takich warunkach hiltonowych byśmy tego sami nie zrobili. Witam serdecznie członków Rady naszej Fundacji. Nie wszyscy są obecni, ale ich witam. Witam wieloletnich, dawnych seminarzystów profesora Wolniewicza, ale przede wszystkim witam młodych ludzi, seminarzystów, bo to dla nich tak naprawdę to seminarium się odbywa. Powiedziałbym w ten sposób, że w tym czasie i w tym miejscu, na tej sali, znajdują się wszyscy ludzie, którzy kochają myśl Bogusława Wolniewicza, z wyjątkiem tych, którym los nie pozwolił dotrzeć. Natomiast proszę zwrócić uwagę, nie ma tutaj tych, którzy nie kochają i można by powiedzieć, że nasze posiedzenie czy zgromadzenie ma taki charakter półprzewodnikowy, co różni je od uniwersytetu. Za chwilę minie 5 lat od śmierci profesora Wolniewicza i powiedziałbym w ten sposób, że jego sytuacja jest całkiem dobra. Dostępne są w większości książki, dostępne są informacje na temat i osoby, i twórczości, dostępne są filmy. Przy tej okazji mogę Państwu powiedzieć, że kolejnym przedsięwzięciem naszym, to znaczy Fundacji, będzie zrobienie filmu, pełnometrażowego, dokumentalnego filmu o profesorze Wolniewiczu. Będzie to robione oczami i rękami pana Tomasza Zomera, ale pod naszym czujnym nadzorem. I jeszcze może druga zapowiedź. Będziemy się starali wydać książkę zawierającą referaty z pierwszego seminarium z ubiegłego roku. Ale żeby dotrzymać standardów, jakie wyznaczał profesor, to wymaga trochę wysiłku, poprawek, redakcji. Także mamy nadzieję, że na jesieni ta książka będzie. Dobrze, więc powiedziałem, że sytuacja profesora Wolniewicza jest całkiem dobra, natomiast pamięć o żywej osobie nieuchronnie umiera zawsze, dlatego naszym zadaniem jest, tak bym to określił, wynajdowanie ludzi, którzy mają inklinację do stylu myślowego profesora Wolniewicza, i podtrzymywanie tych skłonności, aby przekazywać z pokolenia na pokolenie pałeczkę czy pochodnie, jak mówił Lukrecjusz, po to, żeby ten styl trwał. Nie dla samego trwania stylu, rzecz jasna, tylko dla jakichś kolejnych dzieł, czyli dla kultury. I na koniec chcę Państwu przytoczyć niebywałe słowa, jakie usłyszałem miesiąc temu od studentów KUL-u. Tam zostałem zaproszony z referatem na temat Lema i Wolniewicza i tychizmu. I to, co tutaj przytaczam, usłyszałem zakulisowo, ale takie zakulisowe teksty mają czasem większą moc niż to, co z katedry się oficjalnie głosi. Otóż usłyszałem takie słowa: przyszedł czas, aby otworzyć Katolicki Uniwersytet Warszawski imienia Bogusława Wolniewicza. Ja to rozumiem, że w ten sposób, że myśl Wolniewicza jest wielka. To dla mnie jest potwierdzenie. Bardzo Państwu dziękuję. Tyle wstępu. Zanim oddam głos pani Ewie Wolniewicz, to jeszcze takie uwagi krótkie, techniczne. Nasze posiedzenia się odbywają dwa w czerwcu, to Państwo wiecie, w dwutygodniowym odstępie, czyli 25. Struktura tych naszych posiedzeń jest taka, że od 11 do 12 jest pierwsza część, czyli referat z dyskusją. Później mamy pół godziny na rozprostowanie kości i od 12.30 zaczynamy drugą część, czyli drugi referat do godziny
13:30, tak wychodzi. O ile nas nie przegonią, no to możemy jeszcze tutaj dyskutować. I za każdym razem tak będzie. Proszę zwrócić uwagę, bo będziemy na bieżąco informować o sprawach aktualnych na stronach katedry i na stronach profesora Wolniewicza. I ostatnia rzecz taka, przed każdym takim posiedzeniem seminaryjnym będziemy, tak jak to robiliśmy w zeszłym roku, zamieszczać tezy referatów, no choćby po to, żeby zachęcić do przyjścia i żeby jakoś sobie tam w głowie przygotować rozmaite sprawy. Dzisiaj tego nie zrobiliśmy, prosimy o wybaczenie ze względów czysto technicznych, bo to w ogóle karkołomne 11 czerwca zaczynać, kiedy się kończą zajęcia na uniwersytetach, kiedy się sesja zaczyna. Kiedy myśmy tak na dobrą sprawę miesiąc temu się dowiedzieli, że to seminarium będzie, więc myślę, że na to inauguracyjne posiedzenie można wybaczyć, że nie było tych test. Natomiast no, co do następnych spotkań, to one będą w jakimś takim oględnym formacie. Najważniejsze sprawy będziemy zawczasu podawać. Bardzo dziękuję i oddaję głos pani Ewie. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę w swoim imieniu, ale myślę też, że mój ojciec również byłby bardzo temu rad, że spotykamy się na drugiej edycji Seminarium Wolniewiczowskiego. Pierwsza edycja cieszyła się dużą frekwencją, pod koniec frekwencją, z przyczyn zupełnie od nas niezależnych w trybie zdalnym. Również bardzo się cieszę, że widzę tyle osób w tej chwili zgromadzonych w salce gościnnego Kolegium Intermarium. Cieszę się, że widzę twarze dawnych akolitów mojego ojca. Widzę twarze, które już są znane z pierwszej edycji. I nowe osoby. Bardzo serdecznie witamy. Mam nadzieję, że to seminarium przebiegnie podobnie jak poprzednie, że będzie miało dużo osób obserwujących, uczestniczących. Też tym razem nie prowadzimy transmisji online, bo sytuacja epidemiologiczna jest, jakby się wydawało, lepsza. Natomiast będą dostępne nagrania z każdego naszego spotkania. Można te nagrania będzie zobaczyć poprzez stronę katedry, katedrawolniewicz.org, a także na profilu facebookowym. Nie przedłużam, zapraszam do uczty dochowej i zapraszam co dwa tygodnie w czerwcu, we wrześniu i w październiku. Bardzo proszę. Dobrze, w ten sposób przechodzimy do pierwszego referatu, który ja zatytułowałem jakoś tak bardzo ogólnikowo czy oględnie Bogusław Wolniewicz o sumieniu. Podam rzecz jasna definicję, ale nie o definicję tutaj chodzi. Chodzi o pewien problem szczegółowy, który nurtuje mnie przynajmniej od 2016 roku, a może i dawniej jeszcze. Więc definicję podać łatwo, no mogę ją tutaj przytoczyć. Sumieniem nazywa profesor Wolniewicz rozpoznanie dobra i zła wraz z przynagleniem, by nie iść za złem, tak bym to ujął. Tu jest pewna innowacja w stosunku do choćby świętego Augustyna, który powiadał, że to przynaglenie sumienia, aby iść za dobrem. Wolniewicz mówi, że sumienie nie nakłania do niczego, ono tylko odwodzi, czyli hamuje. No ale do tej sprawy jeszcze wrócimy, więc taką definicję można rzecz jasna podać, ale no jak mawiał profesor Wolniewicz, świat jest wielowymiarowy, a przestrzeń języka jest jednowymiarowa. No, mózgi mamy ograniczone,
ograniczony intelekt i my za pomocą języka w zasadzie każdą sprawę możemy rozpatrywać tylko w jakimś aspekcie. Można jakieś widoki pokazywać spraw, zwłaszcza spraw, które są skomplikowane, a ta sprawa sumienia, myślę, należy i do najważniejszych, jakie w ogóle w filozofii Wolniewicza się pojawiają, ale i w ogóle do najważniejszych w antropologii filozoficznej i nie do końca rozpoznanej, więc tak tutaj ośmielam się zasygnalizować, że sprawa jest bardzo grubego kalibru. No, sprawa jest wielowymiarowa i z pism Wolniewicza wyłania się taki istotny, jak sądzę, i trudny problem, którego profesor Wolniewicz no, albo nie miał czasu, albo po prostu jakoś tę sprawę poniechał, bo inne ważniejsze były. Są dwa teksty, w którym właśnie z rozmaitych stron naświetlana jest sprawa sumienia. Jeden wcześniejszy to jest Hedonizm i obowiązek z 2007 roku. On był pierwotnie w dwóch częściach, w edukacji filozoficznej drukowany. A drugi tekst to jest tekst o idei losu z 2010 roku, czyli 3 lata późniejszy. No i tak w tym pierwszym patrzy się na sumienie przez pryzmat hedoniki, prawa Ehrenfelsa i mechanizmu ludzkiego działania. Natomiast w tym drugim, o idei losu, no patrzy się w innym zupełnie aspekcie, mianowicie w aspekcie losu. I pojawiają się no, pozornie pewne niezgodności, o których właśnie chcę tutaj dzisiaj powiedzieć, wskazać je, no i spróbować jakoś z nimi się uporać, tak jak jestem przekonany, że profesor by to zrobił, gdyby mógł to zrobić. Zacznę od rysunku uproszczonego, rzecz jasna, bo oba te teksty zawarte są w czwartym tomie Filozofii i wartości z 2016 roku i no one należą do najważniejszych, jak sądzę, tekstów Wolniewicza. Tam w tym tekście pierwszym, Hedonizm i obowiązek, pojawia się coś, nad czym spędziłem no, chyba jak powiem kilkaset godzin, to nie przesadzę, bo to od 2007 roku to na pewno tyle spędziłem. Pewien schemat, no Stanisław Lem nazywał takie schematy cybernetycznymi, Wolniewicz nazywał elektronicznymi, taki schemat mechanizmu ludzkiego działania. I ja fragment tego mechanizmu tutaj przerysuję. Wyróżniony jest taki człon, w uproszczeniu będę rysował, cały rysunek jest w książce, wyróżniony jest taki moduł osobowości człowieka określony mianem usposobienia, osobnicze, czyli indywidualne usposobienie. Usposobienie rozumiane jest tutaj jako sposoby odczuwania, no ale jednocześnie reagowania. To by były dyspozycje emocjonalno-wolicjonalne. Przy okazji powiem, to bardzo ważne i często ten błąd jest w filozofii akademickiej popełniany, że emocjonalno-wolicjonalne, bo to są dwie strony tego samego medalu, których się nie da od siebie oddzielić. Zawsze jest tak, że jeżeli reagujemy emocjami, to mamy też w zanadrzu jakiś stosunek czynny do sprawy i odwrotnie, jeżeli mamy jakieś dążenia, przejawiamy jakieś dążenia, to za tym stoją jakieś emocje, więc to są tak jak dwie strony jednej kartki czy medalu. Więc ja bym tutaj napisał, że chodzi o wolę. Tutaj ten tradycyjny termin wola mi odpowiada. I teraz jest tak, że mamy, proszę Państwa, sygnał, który wchodzi, czy pada, jak tam profesor pisze, na naszą wolę, po przejściu przez filtr, jakim jest rozum teoretyczny. Tutaj są, skracam ten rysunek, no ale myślę, że on jest zrozumiały. Tutaj są motywy nasze, dwojakiego rodzaju motywy
zewnętrzne, czyli sytuacja, w jaką ktoś wdepnął, i motywy wewnętrzne, czyli to, co się ma w głowie, to przechodzi przez rozum teoretyczny, jakoś to jest tam asymilowane, no i trafia na naszą wolę, na ten segment usposobienia. I tutaj profesor wyróżnia dwa podsegmenty, czy dwa moduły tego usposobienia, mianowicie wyróżnia interes i wyróżnia charakter. No i mamy tutaj na wyjściu działanie w uproszczeniu, tak to napiszę. Przy czym sytuacja jest o tyle skomplikowana, że to sprzężenie interes-charakter jest zapośredniczone przez rozum praktyczny. No w duchu Arystotelesa i Kanta rozum praktyczny, to znaczy trafia sygnał po wyjściu z tego modułu interesu, kiedy jest zabarwiony już jakoś hedonicznie, in plus albo in minus, przyjemność jakaś jest interesowna albo nieprzyjemność, no to trafia do rozumu praktycznego, żeby zostać skonfrontowany z obowiązkiem. No bo rozum praktyczny rozstrzyga o tym, czy powinność działa, czy nie działa powinność. No i taką linią przerywaną profesor zaznacza tutaj na powrót impuls, który działa na charakter. Dlatego to jest linia przerywana, że jeżeli interes jakiegoś naszego zachowania jest zgodny z powinnością, no to wtedy nie pada tutaj żaden impuls i charakter w ogóle się nie odzywa. Charakter, właśnie, może jeszcze wpiszę, tutaj nie mam innego koloru, ale jakoś to tak zrobię klamrą. To łącznie to by było sumienie. Znaczy sumienie ma dwa komponenty. Jeden jest bierny, to jest właśnie rozum praktyczny, który rozpoznaje dobro i zło, a drugi komponent jest czynny, to jest to, co popycha. To jest właśnie charakter. Nasz stosunek to jest w zasadzie ten jedyny moralny element naszej struktury metafizycznej, który nas jakoś ustawia w stosunku do dobra i zła. Więc sumienie milczy. Jeżeli interes jest zgodny z powinnością, to milczy. Jeżeli interes trafia tutaj na pustkę, to znaczy nie ma żadnej powinności, no to też milczy. Natomiast jeżeli jest tak, że interes, który tu się zabarwi jakoś dodatnio, zaraz podam przykład, trafia na przeciwpowinność, no to wtedy się sumienie odzywa. Dzisiaj pan Marek Kądzielski będzie nam mówił o Niemcach. No i na przykład będzie nam mówił, że Niemcy szkalują Polaków, to znaczy jakoś współcześnie próbują nas obciążyć współodpowiedzialnością za zagładę Żydów. No i oczywiście pan Marek Kądzielski ma tu wielki interes wśród nas takie rzeczy opowiadać, bo po klask zdobędzie, prawda, więc tu się zabarwia to emocjonalnie. No ale nic dalej się nie dzieje, sumienie się nie odzywa, dlatego że jest powinność mówienia tego, bo to prawda, świnta można dodać, prawda. Ale proszę zwrócić uwagę, że sytuacja byłaby inna, gdyby pan Marek Kądzielski zaczął mówić, że Niemcy ponoszą odpowiedzialność za COVID, że to Niemcy rozpętali pandemię i że to oni odpowiadają, prawda? Więc tutaj trafia zabarwiony dodatnio emocjonalnie ten sygnał z modułu interesu, trafia na powinność, która blokuje to, bo to się nie powinno takich rzeczy mówić. To jest wbrew powinności. No i sumienie pana Marka Kądzielskiego obezwładnia go tutaj. Mam nadzieję, nie będzie tego mówił, prawda? Ale proszę się zastanowić nad rzeczą taką. I tego właśnie w tym tekście niezwykle skomplikowanym i niezwykle pięknym i pouczającym, i brak mi tutaj w ogóle superlatyw, no nie ma wyjaśnienia sprawy takiej, co tego pana Marka napędza, żeby mówić, że Niemcy COVID rozpętali. Coś go musi napędzać. No więc tutaj z tego rysunku można się domyślać, że jakiś kryptointeres, no bo nie interes w naszym tutaj towarzystwie, bo to raczej byłby antyinteres,
No to domyślać się można, że no nie wiem, zapłacono panu Markowi, żeby takie rzeczy mówił, albo związał się z jakąś inną grupą. No w każdym bądź razie jest domysł taki, że ten interes w sumie podzielony jest na ileś tam części, że są różnego typu interesy. Bo my w pierwszej chwili to mamy na myśli interes czysto taki zwierzęcy. Prawda, no przychylność stada. Jeżeli tu się mówi rzeczy, na które stado reaguje dobrze, no to się zyskuje przychylność stada. Natomiast albo można zyskać jakieś tam gratyfikacje i tak dalej, i tak dalej. Albo można uniknąć lania, bo to też o tym będę mówił za chwilę. To też jest przecież zwykły zwierzęcy interes, żeby pies nie gryzł butów, bo inaczej mu właściciel wtłucze. Prawda? Natomiast tutaj się pojawiają w domyśle jakieś interesy inne. W którymś ze swoich tekstów, chyba w tym tekście o związku myślenia z językiem, profesor tak zasygnalizował, zamarkował, że interesy mogą być rozmaitego rzędu, począwszy od tego zwierzęcego interesu, a skończywszy na interesie poznania czy języka. No, jedynym interesem poznania jest niesprzeczność, mówi Wolniewicz, prawda? Więc on sam tutaj dopuszczał. I tak to chyba w tym duchu było, że no bo czego tutaj brakuje? Tutaj brakuje, proszę Państwa, no sprężyn, które popychają do czynu, które się biorą z wiary. Tutaj w ogóle nie ma tego segmentu wiara i on musi być jakoś ukryty w postaci krypto interesu w tym pierwszym segmencie. No bo skoro sumienie nie napędza do czynu, a to jest właśnie taka teza, która różni antropologię Wolniewicza od no, wielu innych alternatywnych, bo sumienie nie napędza. To, że artysta maluje tam bitwę pod Grunwaldem, to przecież nie z sumienia się bierze. Sumienie może tylko jego hamować, gdyby on tam jakieś rzeczy paskudne przedstawiał. Więc skoro sumienie nie napędza do czynu, no to co napędza? To jest właśnie ten problem, którego tu nie widać, jak ja uważam, dlatego nie widać, że o co innego chodziło autorowi w tekście. Ten tekst i tak jest potężny i jeszcze rozbudowywanie go sprawę by komplikowało. Więc to jest Hedonizm i obowiązek, 2007 rok. Natomiast w tym drugim tekście o idei losu mamy rzecz inną. Otóż powiada Wolniewicz, że osobowość ma trzy warstwy. Osobowość, ale z jego słów, ze słów, które się tutaj w wywodzie pojawiają, wynika, że tu nie chodzi o całą osobowość, tylko właśnie o usposobienie, które jest częścią osobowości. Może tak napiszę, żeby było wyraźnie. Usposobienie jest częścią osobowości. I na tym rysunku właśnie będzie widać te trzy warstwy, o których profesor mówi. On je określa tutaj prosto za pomocą greckich liter. Pierwsza, ta zewnętrzna, to jest warstwa alfa, druga warstwa beta i trzecia gamma. No i powiada tak, że na tę pierwszą warstwę składają się dyspozycje społeczne, dyspozycje zachowań, indywidualne, osobnicze, ale o charakterze społecznym, bo przez społeczeństwo nam jakoś wpojone, dyspozycje społeczne, takie określa, sprężyste. Sprężyste to znaczy, że póki trwa nacisk, to one są, a kiedy się ten nacisk zabierze, no to one znikają. Na przykład no, społeczeństwo wymusza, żebyśmy nie chodzili, prawda, w brudnych butach po pięknych dywanach. No i póki prawo działa i są jakieś sankcje, no to my się do tego stosujemy, a kiedy to wszystko się zabierze, no to chodzimy w tych butach. Więc to są tego typu tutaj nasze dyspozycje podatne na sankcje. Może jeszcze dopiszę. Podatne na sankcje. Druga warstwa to też są dyspozycje społeczne. Dyspozycje społeczne, które profesor określa mianem plastyczne.
Plastyczne to znaczy takie, które zostały wykute, jak żelazo kute przez kowala. To znaczy, to trwale zostało odkształcone w wyniku kucia. No i powiada profesor, że zwykle w dzieciństwie ma miejsce to kucie. Zwykle w dzieciństwie, co nie znaczy, że w późniejszym okresie życia nie ma miejsca, też może mieć. No i tutaj pada piękne określenie, w cudzysłów to wezmę nie jako metaforę, tylko jako cytat, gusta i maniery. Gusta i maniery. Przykład mi taki przyszedł do głowy, bo tam widziałem, kiedy wchodziłem dzisiaj do budynku, w którym obradujemy ukraińską flagę, to tak zostaliśmy wykuci społecznie, że pomagamy kobietom z małymi dziećmi z Ukrainy. Inni tak nie zostali wykuci, inaczej się zachowują, no choćby ci Niemcy. A my zostaliśmy tutaj tak wykuci i to są jakieś gusta nasze, albo lepiej w tym wypadku powiedzieć maniery, które oczywiście biorą się, to za profesorem powtarzam, z epoki i wspólnoty. Tutaj nasza wspólnota jest tym czynnikiem determinującym. No i ja bym powiedział od siebie, żeby już nie wracać do tego elementu, jedno, drugie, że to są pewne skłonności do zasad życia. Skłonności do zasad życia. Nie do zasad w ogóle, tylko do pewnych konkretnych zasad. Kiedy widzę kobietę z małymi dziećmi, uciekinierów z Ukrainy, pomagam im. To taka zasada, prawda? Ona została wykuta. No i w końcu do tego wrócę i w końcu jest to jądro. To są te dyspozycje gamma, które są dyspozycjami sztywnymi. Dyspozycje sztywne, to znaczy one są z DNA po prostu. No i tutaj się mieści charakter, tutaj się mieści interes wrodzony. Nie będę sprawy rozwijał, ale myślę, że to jest zrozumiałe, że tam ludzie się rodzą, tacy, którzy lubią pomidory i tacy, którzy nie lubią pomidorów. To, tego się nie zmieni, to można tam jakoś naginać, ale no, takie są różne obrzydzenia i różne pociągi, prawda, o charakterze przyrodniczym tutaj się mieszczą w tym interesie. No ale co ważne, mówi profesor w tym tekście o idei losu, że tutaj się mieści, w tym jądrze gamma, mieści się podatność na alfa i beta. Podatność na alfa i beta, czyli na te skłonności nabywane o charakterze społecznym. Podatność na wpływ społeczny. Ja bym tutaj od siebie określił, że ta podatność, która jest genetycznie u kogoś zapisana, to chodzi o siłę i zakres skłonności. Siła i zakres skłonności. I tyle Wolniewicz. I proszę zobaczyć, że tutaj jest pewna rozbieżność, mianowicie o tym, o czym się mówi tu, w tekście o idei losu, w ogóle nie ma mowy tu. Tu się w ogóle na tym schemacie nie pojawiają te skłonności społeczne. No trudno jakoś brać na poważnie domysł, że Wolniewicz o tym zapomniał. Ja myślę sobie, no, że on je tutaj po prostu wtłoczył, te skłonności społeczne, jako interes. No ale to by sprawy, proszę Państwa, nie załatwiało, dlatego że czy je tutaj Wolniewicz wtłoczył, czy ich nie wtłoczył, no to one powodują, że ten moduł interesu jest czymś skomplikowanym. No i trzeba by było go rozjaśnić. No i to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o postawienie problemu. Natomiast teraz mógłbym Panie Marcinie prosić, żeby włączyć ten mój rysunek. No, powinienem mieć szczotkę, żeby pokazywać, ale myślę, że tak jakoś słownie. Macie Państwo tego samego typu schemat, który wcześniej był przedstawiany jako prostszy. No więc tak, pierwszy moduł to jest moduł motywacji.
motywów. Tutaj są motywy wewnętrzne i motywy zewnętrzne. Pada to wszystko na ten filtr, jakim jest rozum teoretyczny, czyli intelekt, jak tutaj zaznaczyłem. No i potem się otwiera skomplikowany moduł woli, czy tych dyspozycji emocjonalno-wolicjonalnych, który ja myślę, że w zgodzie z myślą profesora bym sobie wyobrażał w ten sposób, że pierwszym segmentem jest interes, później są skłonności społeczne, które się rozpadają na trzy podsektory, zaraz o nich powiem, i na końcu jest sumienie. No i jeszcze jest sprzężenie zwrotne poprzez pamięć, to jest bardzo ważne też w innych tekstach, czy przy innych okazjach. Profesor o tym mówił, że no, zwierzęta modyfikują swoje zachowania w oparciu o doświadczenia, tym bardziej ludzie, więc my w pamięci mamy doświadczenia czynów podobnych. Jeżeli kogoś żeśmy uderzyli i poszliśmy za to do więzienia, no to mając to w pamięci, będziemy swoje zachowanie modyfikować. Człowiek uczy się na błędach, prawda? No ale i zwierzę uczy się na błędach. Tam w pamięci są ważniejsze rzeczy. Ten rysunek powinienem uzupełnić, ja go zrobiłem właśnie do innego referatu, no ale dla naszych potrzeb on wystarczy. W pamięci jeszcze są dwie rzeczy, o których Wolniewicz mówi w tekście Hedonizm i obowiązek. Tam jest lista naszych rzeczy cennych, czyli to, co Wolniewicz określa jako rozum praktyczny, materialny. Rzeczy cenne to dwukropek i 300 stron wymieniania rzeczy cennych, prawda? Nightwatch Rembrandta i tam zachowanie Korczaka ostatnie i rozmaitych rzeczy, więc to mamy w pamięci. No i mamy tam właśnie w pamięci zasady życia, które jakoś do pamięci trafiły. No i to się składa, to co w pamięci, na motyw wewnętrzny. No i teraz jest tak, że właśnie te skłonności społeczne, w przeciwieństwie do pierwszego i do ostatniego modułu woli, są zmienne. Bo interes nie jest zmienny, on jest genetycznie nam przypisany osobniczo i koniec. Natomiast sumienie też nie jest zmienne, tu Wolniewicz za Schopenhauerem powtarza. Natomiast te skłonności społeczne są zmienne, na tym zresztą myślę polega wolna wola. Wolna wola, to David Hume mówił, że jeżeli motywy są określone i jeżeli wola jest określona, czyjaś osobnicza, no to czyn musi być jednoznacznie wyznaczony. To w XVIII wieku Hume mówił. Nie ma żadnej dowolności właśnie. Kant mówił, można zmienić zasady życia. Nie tłumaczył na żadnym rysunku Kant, jak to sobie wyobrazić. Ale właśnie, no wolna wola polega na tym, że używając słów Stanisława Lema, że nasza wola bywa rozciągliwa. Ani interes nie jest rozciągliwy, ani sumienie, ale skłonności społeczne są rozciągliwe. No i kończąc ten sam rysunek, omawianie rysunku, F to by były skłonności familijne, takie tutaj nazywam. One są w człowieku uruchamiane przez coś z tego jądra gamma, mianowicie przez naszą czułość czy reagowanie na bratnią duszę. Może to określenie familijne być tutaj mylące, bo tu chodzi o skłonności typu Romeo i Julia, erotyczne, ale także o przyjaźń, ale także o więź mistrz-uczeń, o więzi rodzinne. Więc to są pewne dążenia realne, które w nas tkwią i które modyfikują nasze zachowanie. No oczywiście, jeżeli my się zachowamy jakieś C1, bo nie mamy żony, a kiedy mamy żonę, zachowamy się C2, bo istnienie, prawda, bratniej duszy modyfikuje nasze zachowania. Nie przez rozum, tylko przez tutaj dodatkowy jakiś składnik woli. R to by były religijne, to znaczy to są wszelkie dążenia, które są w nas uruchamiane też z tego jądra gamma genetycznego przez naszą wrażliwość na fakt śmiertelności, to za Wolniewiczem. To, że człowiek jest połączeniem rozumu ze śmiercią, jak za Bernardem Wolniewicz pisał, no to sprawia, że my tutaj właśnie jakieś dążenia religijne wykształcamy.
No i ten ostatni to będzie moduł magiczny, to on znowu się bierze z naszej czułości na fakt przypadkowości życia. To jest tak dojmujące i straszliwe, że człowiek, aby sobie radzić jakoś z tym duchowo, rzecz jasna, no magię od paleolitu górnego uprawia. No więc tak by wyglądała wola w sposób skomplikowany i te środkowe właśnie F, R i M moduły, które można ogólnie określić jako skłonność do zasad, ale do konkretnych zasad, no to one są w człowieku zmienne i tutaj wolna wola jakoś może być lokowana. Więc tak bym to, mam nadzieję, w zgodzie z Wolniewiczem wytłumaczył, czy objaśnił, czy dopowiedział tę pozorną rozbieżność między tekstem o idei losu i tekstem hedonizm i obowiązek, no bo tam niby taka pozorna sprzeczność jest. Bardzo dziękuję. I słucham Państwa uwag. Czy w tym duchu iść, czy w innym, czy to jest przekonywające, czy nie. Pan ja Patryk, bardzo proszę. Pierwszą może nie uwagę, ale Pan mówił, że są dwa teksty Wolniewicza, które traktują o sumieniu. Ja bym wspomniał jeszcze taki mały trzeci o naturze sumienia. On tam ma dwie, trzy strony i w tym tekście właściwie jest tylko jedna taka teza, to jest optymistyczna, ale teza, jak na Wolniewicza rzadkość, że sumienie nie można utracić. Że sumienie to jest coś takiego, że jak się już to ma, to nie można tego utracić, tak? Czyli to by był jakiś, tak już odstrzygając od tematu troszkę, jeden z niewielu, albo właściwie jeden tekst w Wolniewicza, gdzie jest optymistyczna część antropologii przedstawiona. Tak, ale już ja tego tekstu nie uwzględniałem z tej przyczyny, że on tu nie daje żadnych dodatkowych wskazówek do wyjaśnienia tej pozornej sprzeczności. Bo jeszcze raz spróbuję krótko sformułować, na czym tutaj problem polega. No, wedle tego pierwszego tekstu, skoro sumienie nie napędza do działań, to co napędza ludzi do działań? No, napędza interes. To by była odpowiedź w duchu tego pierwszego tekstu. Natomiast interes, no jak się zastanowić nad tym, byłby czymś wielce skomplikowanym. No bo co innego przyrodniczy interes, a co innego narodowy. Na przykład dla Ukrainy interesem narodowym jest prowadzić wojnę, a nie przyrodniczym, bo może po prostu ich Putin wytłucze wszystkich. No to przyrodniczo nie jest korzystne. Natomiast narodowo jest, więc tutaj interes jest czymś skomplikowanym. Natomiast ten drugi tekst właśnie no, dzieli nasze dyspozycje w taki sposób alfa, beta, gamma. No ja myślę, że się dadzą te dwa teksty uzgodnić. Bardzo proszę, kto z Państwa. A pęta sprzężenia zwrotnego przez pamięć chyba nie działa tylko przez czyn, także przez sumienie, prawda? No, to jest w ogóle, profesor mówił w swoim artykule, że to, co on przedstawia, jest uproszczeniem. Tutaj jest mnóstwo sprzężeń zwrotnych. I tego się na rysunku nie da zaznaczyć bez robienia jakiegoś galimatiasu, bo no, to jest na przykład tak, że sumienie jest sprzężone, żeby przykład podać, sumienie jest sprzężone z tymi skłonnościami społecznymi w tym sensie, że ono jakoś określa czy wymusza zakres tych skłonności społecznych. No, można mieć zasady życia chrześcijańskie i przejść na bolszewickie, albo odwrotnie, mieć bolszewickie, a przejść na chrześcijańskie. Tak się zdarzało. Ale to nie znaczy, że można zawsze przejść na dowolne zasady. To jest jakoś określone przez sumienie. No ja, jeżeli bolszewickie traktować jeszcze jakoś polubownie, no to powiedziałbym stalinowskie traktować jako coś mocniejszego, no to ktoś może być bolszewikiem, ale może nie móc być stalinistą, prawda? No sumienie jakby ogranicza możliwość konwersji. To, co się w ramach zasad życia dzieje, to są konwersje. Wolniewicz mówi, że ten poziom beta wpojony w dzieciństwie, no ale zdarzają się w życiu dorosłym konwersje. Stanisław Lem na przykład był socjalistą i po 20. zjeździe KPZR, po wysłuchaniu referatu Chruszczowa, przestał wierzyć w socjalizm. Jakaś konwersja się w jego duszy dokonała. No więc tak by to. Pan Zubelewicz. Pierwsza sprawa,
padło takie zdanie, że sumienie nie napędza do działania. Sumienie bierne nie napędza do działania, ale sumienie czynne. Uważałbym, że chyba napędza do działania właśnie. Ale uwolniewicza nie ma biernego i czynnego. Ja mówię właśnie nie. Do tego, co pan profesor powiedział, bo też właśnie zanotowałem sobie taką, też no taką samą praktyczną uwagę, czy że sumienie nie napędza do działania i jakby to rozumieć, jakby to w filozofii wolniej przewidzieć. No bo na przykład mamy taką sytuację, ja na przykład miałem dług. Jak ja mam dług, to jest po prostu nieprzyjemnie i to nie dlatego ze względów jakichś majątkowych albo jakiegoś, tylko po prostu no właśnie sumienie mnie pali, żeby go zwrócić. Żeby zwrócić ten dług, żeby go spożyczyłem od przyjaciela, albo nawet nie od przyjaciela, tylko po prostu no, należy spłacać długi. Mamy taką właśnie ogólną, jakby Karkan powiedział, maksymę postępowania subiektywną za łóżkę. No, i jeszcze chciałbym, przepraszam, jeszcze może, żeby to lepiej, żeby coś pokazał, jak jechałem, to sobie tak właśnie pomyślałem, nie wiem skąd mi naszła po prostu na myśl taka sytuacja, ale taką sytuację sobie wyobraziłem. Że założyłem sobie, że się spóźniłem tutaj na seminarium, i powiedzmy pan profesor, tam nie wiem, jakoś się skontaktowałem powiedzmy z panem profesorem Okołowskim i pan profesor Okołowski, albo nie spóźniłem się, tylko wysiadłem na złym, bo ja z Krakowa jechałem tu na innej stacji kolejowej. Wysiadłem, no i zadzwoniłem do pana profesora Okołowskiego, bo mu powiedziałem jaka jest sytuacja, że się pomyliłem i pan profesor z dobroci serca na przykład powiedział, że on mnie przyjedzie samochodem i mnie zawiezie tutaj na 11. No i jak pan profesor do mnie przyjechał, to ja chciałbym mu właśnie zwrócić powiedzmy 50 zł za paliwo, a pan profesor Okłowski mówi mi, że nie, że dziękuję, że to jest tam przysługa, że nie trzeba, że to jest tam, no że nie trzeba, ale to jest po prostu przysługa i nie trzeba, a ja dalej wciskam panu profesorowi te 50 zł, no że trzeba zapłacić, bo to mu wiedzie sumienie. Jakby taką sytuację wytłumaczyć? Czy na pewno właśnie nie jest tak, że sumienie by... Tak, miał pan atrakcyjną podróż w każdym razie. No właśnie niezbyt, no. Właśnie niezbyt atrakcyjną, bo mnie takie myśli naszły, ja myślę. Tylko no, dobrze się złożyło, że akurat taka nie... Nie no, prostszy jest ten przykład z długiem. No, na gruncie tego tekstu Wolniewicza byłoby tak, że w naszym interesie jest tych pieniędzy nie oddać. I tutaj jest jakoś zabarwione hedonicznie in plus po wyjściu z tego modułu interesu, ale właśnie pada na powinność, która idzie od rozumu praktycznego, że długi się oddaje i że trzeba. No i tutaj sumienie po prostu hamuje naszą chęć, naszą pazerność. No. Tutaj cała zabawa, proszę Państwa, dlatego mówiłem bez przesady, że ja to czytałem paręset razy, jeżeli nie więcej, bo tu w istocie jest takie żonglowanie znakami plus i minus. W każdym bądź razie chodzi o to, i to profesor mówi gdzieś expressis verbis, że jeżeli mamy wielkiego malarza, to jego do malowania nie popędza sumienie. Że jeżeli mamy wielkiego jakiegoś wojownika, to jego do walki nie popędza sumienie. Tu inne muszą być motory czy sprężyny. Natomiast sumienie może no, zatrzymać Odyseusza przed wystawieniem konia trojańskiego. Jak wiemy, nie zatrzymało go, chociaż to niewykluczone, że to sumienie się w nim odzywało. Bo tutaj sens tego tekstu Wolniewicza jest taki, że jeżeli Państwo macie, przyjmijmy, że mój rysunek będzie obrazował, no to każdy z tych segmentów daje jakąś emocję. Interes daje jakąś, powiedzmy im plus, ale ojciec, matka mówią nie, nie rób tego, prawda? Więc tu jest im minus, a religia mówi, broń Boże, tego nie rób, a magia właśnie mówi, że rób, a sumienie swoje mówi. I tutaj Wolniewicz mówi, na wyjściu jest suma tych czynników, suma emocji i suma dążeń. No i teraz cała zabawa polega na tym żonglowaniu plusami i minusami. No. Tak bym myślał. W każdym razie jest u Wolniewicza taka teza, że sumienie nie napędza. Ale to, jeśli się mogę robić, tak samo jest przecież z daimonami, są profesor. No właśnie to jest stąd wzięte. No właśnie. To profesor mówi, że ten głos daimonionu, tam piszą w książkach historycy, że w starożytności nie było kategorii sumienia, a w ogóle nie biorą pod uwagę tego, co powiedział Sokrates i czego w zasadzie nikt nie podważył, że to jest boski głos, który się odzywa w naszym wnętrzu.
ale on się tylko odzywa wtedy, kiedy coś źle robimy. Przecież... Natomiast Daimonion nie mówi nam tam hajda na ruskich, prawda? Przecież jak się pytają ci sędziowie w obronie sekretarza, dlaczego tu przyszedłeś, to mówię, że jak wychodziłem z domu, to Daimonion nic nie mówi, więc nic złego się nie dzieje, więc przyszedłem, tak? Więc w ten sposób jest zrozumiany osoby, kto za Daimonion, o tym pisał też Grzegorz Legutko, że to jest taki głos, który odzywa się tylko jak coś złego się dzieje i mówi nie rób tego. A do żadnych właśnie pozytywnych czynów nie napędza, więc mi się nawet takie nawiązanie do sekretarza tutaj przypomniało. Bo tutaj panowie używaliście tych kategorii sumienie bierne i sumienie czynne. To nie tyle jest sumienie bierne i czynne, co właśnie te dwa komponenty, czy dwie składowe. Bo sumienie ma składową bierną i tutaj Wolniewicz mówi za Kantem, że mają każdy. Co jest wielce dyskusyjne, bo freudyści by się nie zgodzili. Powiedzieli, że tam właśnie rozum praktyczny człowieka może być jakoś zagłuszany i tak dalej. A Wolniewicz to mówi bardzo mocno, u ludzi dojrzałych i ludzi zdrowych rozum praktyczny pokazuje, co jest dobrym, a co jest złe. Więc i u Putina pokazuje i o tych chłopców ze wsi, co gwałcą ukraińskie dzieci, też pokazuje rozum praktyczny, co jest dobrym i złem. Natomiast sedno sprawy jest w tej części czynnej sumienia, bo u niektórych właśnie czynność polega na tym, że hamuje zło, a tego już nie było u Sokratesa, nie mogło być i w ogóle nie było w starożytności. Są tacy, co mają antysumienie, czyli dostają impuls w spak, w drugą stronę. To znaczy rozum praktyczny rozpoznaje, co dobre i co złe, a antysumienie popycha do zła. Popycha. No to już u świętego Augustyna widać na przykład, że robiłem coś, co się nie godziło właśnie dlatego, że się nie godziło. I to był główny, i tam to jest podkreślone w wyznaniach z 5 razy, że to był jedyny powód, że zerwałem te wróżki dlatego, że nie wolno było. Pan oddał te 100 złotych, to powiedział, że 50. Chociaż teraz za niego może już być 100, bo to zrobiłem. No właśnie. To Wolniewicz powiedział, że Pan ma ostatecznie taki charakter, ponieważ Pan wolniej przykro jednak oddać te 50 zł niż nie oddać. Tak. A ja mam takie pytanie, Panie Profesorze, a co to jest to fatum genów cudzych tutaj? Właśnie czy to są pewne stosunki społeczne, które wynikają właśnie z genów innych? Znaczy to było, proszę Państwa, na wykład, który miałem na KUL-u robiony ten rysunek i tam mówiłem o tychizmie rozumianym jako... Takiego użyłem określenia, bo najpierw to określałem pandeterminizm, ale pandeterminizm może być mylący, więc używam teraz takiego określenia polideterminizm. To znaczy zarówno Stanisław Lem, jak i Bogusław Wolniewicz uważał, że nasze czyny są zdeterminowane przez wiele czynników. No i wskazywałem te czynniki, prawda? Intelekt to jest fatum osobnicze, to są te w liczbie mnogiej fata, które na nas działają. Przynajmniej intelekt rozumiany jako pewien potencjał naszych możliwości. Bo Kaspar Hauser miał potencjał ogromny, ale go trzymali w piwnicy i go nie rozwinął, prawda? Więc intelekt zdeterminowany genetycznie, interes też zdeterminowany genetycznie, sumienie też. Tutaj mamy fatum genów własnych i cudzych, no w tym sensie, że musi Romeo być i Julia, a nie dowolne dwie osoby. To jest pewien fatalizm związku bratnich dusz. Dobrze, tutaj religijne skłonności i magiczne skłonności było napisane, chyba że zaraz przesunę jeszcze to. Nie widać się osoby. Fatum epoki i wspólnoty. No, gdybyśmy my, te same osoby, które są tutaj dzisiaj obecne, no, spotkali się w górnym paleolicie, no to byśmy byli innymi ludźmi, inaczej byśmy się zachowywali. Nasze skłonności, te właśnie R i M, by były ewidentnie inne. No i epoka też tutaj ma znaczenie, prawda? Czy jesteśmy Polacy, czy jesteśmy Niemcy, no to ma ogromne znaczenie, jakie zasady tutaj wyznajemy. Więc tutaj chodziło o to i tak się zastanawiałem, czy to wykreślać, a miałem już PDF zrobiony. Myślę, że to nie przeszkadza, bo to tylko sprawę jakoś, te czerwone strzałki od dołu jakoś sprawę najwyżej dookreślają.
Bardzo proszę, czy ktoś ja z Państwa jest? Tak. Do tego określenia sumienia, ja rozumiałem i rozumiem, że według Runiewicza jest sumienie bierne, czy też część, jedna część to jest sumienie bierne, jest sumienie czynne. Sumienie bierne ma każdy człowiek, a sumienia czynnego nie ma każdy. Nie wszyscy mają sumienie. No tak to sobie można nazywać. No to... To jest to wewnętrzne przynaglenie, żeby iść i zacząć tam iść. Ale to na tej samej zasadzie, co Polska A i Polska B. No tak sobie można mówić Polska A i Polska B, a wiadomo, że to są dwie części Polski, prawda? Więc sumienie bierne i sumienie czynne to by były dwa składniki czy komponenty sumienia. Rzecz polega na tym, że właśnie one mogą być dodatnie, wtedy jest sumienie, charaktery mogą być dodatnie, mogą być ujemne, wtedy jest antysumienie, mogą być zerowe. No to Wolniewicz mówi, że tradycja, nie tylko nasza, ale chyba chińska także i każda inna, pokazuje, że tych, którzy mają zerowe charaktery, czyli są takimi istotami bydlęcymi, no nie mówi się o nich, że oni nie mają sumienia. Jeżeli można jeszcze to... Tam Wolniewicz wyodrębnia rozum teoretyczny i rozum praktyczny, zresztą za Kantem. Ja myślę, że można by tutaj wprowadzić pewną modyfikację. W tym drugim przypadku byłby to rozum moralny. Nie tyle praktyczny, co moralny. Chodzi mi o coś takiego, mianowicie można by, o czym ja już w ubiegłym roku mówiłem, można by mówić o rozumie politycznym. No, rozum polityczny to jest zdolność do odróżniania sojusznika od wroga. I teraz przez analogię można wprowadzić też pojęcie, tego pojęcia z tego, co wiem, to nie ma, ale sumienie polityczne. Czyli też jest zdolność do odróżniania sojusznika od wroga i wewnętrzne przynaglenie, by tę zasadę realizować. To nie jest sprawa prosta, bo to ta zdolność to nie jest jakaś przyrodzona, to jest natyka. A po drugie, może ludzie mają złą wolę, mogą dobrze odróżniać sojusznika od wroga, ale nie realizować tego w praktyce. Na przykład Caw Mackiewicz uważał, że w czasie II wojny światowej rząd polski w Londynie, że tak powiem, nie miał sumienia politycznego. Tak bym powiedział, używając tego już nazewnictwa, że źle wyodrębnił tutaj wrogów. Pan pomagał Rosji radzieckiej, tymczasem to nie było dobre wyjście. Być może w czasach obecnych to samo mamy do czynienia. No znaczy ja bym się generalnie zgodził, że można o czymś takim sensownie mówić, ale nie widzę tutaj problemu większego oprócz tego, że się sprawy komplikują, bo się dodaje jakieś dodatkowe funkcje. No rozum praktyczny by obejmował moim zdaniem, rozum praktyczny w sensie Arystotelesa czy Kanta obejmowałby odróżnianie wroga od sojusznika czy sprzymierzeńca. Natomiast te, o którym pan Zubelewicz powiedział, te nasze umiejętności nazywane sumieniem politycznym, no to one by się mieściły w tych skłonnościach społecznych. Chyba nie magicznych. Ja wiem, no raczej religijnych, myślę. Bo tutaj pojawia... No Chińczyk odróżni po chińsku sprzymierzeńca od wroga, a człowiek zachodu odróżni po chrześcijańsku, no bo to chyba jest baza sprzymierzeńca od wroga. To jakoś mi to pachnie, no w najgorszym razie, gdyby się pan Zubelewicz nie zgadzał, no to by trzeba było jakiś dodatkowy tutaj sektor wprowadzić do woli, który miałby te realizować tę sprawę, bo sprawa jest realna. No. Takie w nas skłonności są. Bo tradycyjnie wyodrębnia się w osobowości trzy elementy, mianowicie inteligencja, charakter, temperament. Zresztą dzisiaj to wystąpiło. I tutaj profesor Wolniewicz daje pamięć jeszcze i z tego, co pamiętam, w swoich tekstach piszesz o biernej wrażliwości. Nie wiem, czy to akurat Wolniewicz pisze, czy nie pisze. A przecież ja się osobiście nawet zgadzam z takim podejściem. No pisze, tylko właśnie no bierna wrażliwość, już żeby nie komplikować, nie wnosiłem, to byłby kolejny filtr, który tutaj z intelektem byłby zestawiony, prawda, bo my na niektóre sprawy mamy czułość bierną, tak jak klisza fotograficzna, na niektóre długości fal ma większą albo mniejszą. I to są jakieś bierne filtry, które
no, naszą percepcję określają. Natomiast no, wola to jest segment osobny. Temperament to w ogóle Wolniewicz pomija, bo w tych rozważaniach moralnych, bo przyjmuje, że temperament to jest charakterystyka energetyczna zachowań, czyli choleryk, flegmatyk, prawda? Że ktoś zrobi to samo, ale jeden powolutku będzie wybrzmiewał, a drugi gwałtownie. To nie ma wpływu na zbawienie duszy, więc to się pomija tutaj. Czy ktoś jest flegmatykiem, czy cholerykiem, nie ma wpływu na zbawienie duszy. Więc to się pomija w rozważaniach moralnych. Natomiast to, co stanowi sedno sprawy, no to tutaj widać, prawda? No mamy ten podział duszy od Augustyna wzięty. Augustyn mówił, że dusza składa się z trzech części. Z intelektu, no jest intelekt, z pamięci jest pamięć, no i voluntas. Ale Augustynowi chyba do głowy nie przychodziło, że ten voluntas to taka skomplikowana jest sprawa. Do tego zestawu ja bym ewentualnie dodał jeszcze polityczność. Polityczność jako zdolność udrużenia sojusznika w drogach. A to ja bym bardziej pierwotnie dodał prawo tutaj przede wszystkim, sankcje same. I przede wszystkim skłonność społeczną innych ludzi do moralnej oceny innych ludzi właśnie, bo to jest chyba najważniejsze, bo i to ma wielki wpływ na nasze postępowanie tak naprawdę. To, że inni ludzie nas oceniają moralnie, że to jest pierwotny fakt. Taki, czy jestem naturalistą, czy nie, czy uznam, że źródłem tego jest metafizyka, czy też po prostu biologiczna jakaś konstrukcja człowieka, to, że oceniamy innych moralnie pewnych, za pomocą pewnych emocji, takich jak gniew powiedzmy, czy potępienie nawet, no to jest fundamentalne dla zachowania. No tak, tylko zauważcie panowie, że idziecie pod prąd tutaj tendencji Wolniewicza, bo on ewidentnie stosuje brzytwę Okhama i stara się to upraszczać, chyba nazbyt mocno, bo właśnie problem się pojawił, że to wszystko w interesie jest. A panowie tutaj mnożycie byty, ktoś ładnie powiedział, profesor Omyła to cytował, albo Osowska, albo Kotarbińska sparafrazowała tutaj Okhama, mówiąc, że to jest słuszne. Nie mnóż zgrzytów ponad potrzebę. Prawda? Więc zgrzytów nie mnożymy, ale... Mógłbym poprosić, żeby podjechać troszkę, przepraszam, tym w sensie no, tą płachtę. Podnieść do góry, jest, już. Na tablicy jest rysunek zasłonięty, że się chciałem tam zobaczyć, tylko nie wiem, czy to dobrze pamiętam. To ja bym jeszcze wracam do tej kolegi. To byśmy zmieścili, bo kolega tutaj mówił, że oceny moralne. Ale ja uważam, że każdy człowiek ma pewną odporność na te oceny moralne. Na przykład mnie guzik obchodzi, co o mnie sądzą brytyjści, tak? Ale już nie guzik mnie obchodzi, co o mnie sądzą, powiedzmy, zwolennicy filozofii losu. Także to nie jest tak, że każde oceny moralne na nas wpływają na nasze zachowanie. Mi się wydaje, że my też tutaj segregujemy, czyje oceny moralne i w jakiej sytuacji na nas wpływają. I to jest zdeterminowane już jakoś tam. No tak, zgadzam się, tylko chodzi o to, że nie wszystkie oceny moralne i nie zawsze. Bo tak jak mówię, no, gdyby nie obchodziły wszystkich ludzi zdanie na mój temat, to bym chytry był skończył. No jakby tak nie można tego rozumieć. Ja tego oczywiście nie uważam w ten sposób, nie uważam tego. Natomiast pewien zakres oczywiście ocen moralnych i ten fakt, że tak, oceniamy. Nie ma ludzi, którzy są odporni całkowicie. Proszę państwa, pewna niezręczność wynika z tego trybu naszych spotkań. Musimy zrobić przerwę i się tego trzymajmy. Natomiast po referacie drugim, jeżeli nam starczy czasu albo będzie możliwość, możemy wrócić do spraw, bo ja broń Boże nie chcę przerywać dyskusji. W zasadzie po to się tu gada, żeby była dyskusja, prawda? Ale jeżeli nam starczy czasu, państwo macie jakieś pytania czy uwagi, to proszę sobie je tam jakoś zafiksować i będziemy do tego wracać. To robimy pół godziny przerwy, ponieważ jest 5 po, przyjmijmy to do 12.35. Zapraszam państwa na drugą część naszego spotkania. Może jeszcze zanim oddam głos prelegentowi, którym jest pan Marek Kądzielski, to dopowiem rzecz taką. Na następnym naszym spotkaniu, 25 bodaj czerwca, jeden z referatów będzie dotyczył zagadnienia wolnej woli. Pan Karol Błaszak będzie wygłaszał to zagajenie. No i ono się w oczywisty sposób krzyżuje z tym, co ja dzisiaj mówiłem, więc do tych spraw, których nie zdążyliśmy omówić, bez wątpienia powrócimy za 2 tygodnie przy okazji
wolnej woli. A teraz zmieniamy jakby kierunek patrzenia. W duchu pana Zubielewicza będzie, bo tutaj nosa politycznego trzeba mieć. Pan Marek Kądzielski o poglądach profesora Wolniewicza na Niemcy, na historię Niemiec, na Niemców. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Przyszło mi zrelacjonować poglądy pana profesora o Niemcach. I muszę powiedzieć, że pomimo tego, że wiadomo było, że pan profesor funkcjonuje właśnie w dwóch kulturach, i polskiej i niemieckiej, to takiego systematycznego wykładu jego poglądów na Niemcy, poza jednym takim bardzo późnym wygłoszonym na Uniwersytecie Łukasza, nie ma. Natomiast da się to zrekonstruować oczywiście z różnych źródeł. Ja bym zaczął od takiej konstatacji, że profesor Wolniewicz był wielkim znawcą Niemiec. Znaczy znał historię, kulturę Niemiec, literaturę, poezję, filozofię. Odwoływał się do źródeł zawsze w oryginale. No, oprócz tego każdego, kto z nim miał kontakt, uderzało to, że władał językiem niemieckim naprawdę jak mało kto. I przed jego biegłością w tym względzie wielokrotnie rodowici Niemcy chylili głowę. Tacy na przykład jak profesorowie Ulrich Schrader, ale też Karl Sauerland, który zawodowo również tłumaczył z języka niemieckiego. I w taki systematyczny sposób spogląd na przede wszystkim na rolę Niemiec w szerzeniu ideologii multikulturalizmu, czyli coś, co jest aktualne bardzo ciągle. Profesor Wolniewicz wygłosił podczas takiego wystąpienia w listopadzie 2015 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ale wcześniej są różne jego wypowiedzi na ten temat. Można by powiedzieć fragmentaryczne, czyli w kontekście innych wypowiedzi, ale no jasne i istotne. Czyli uważał na przykład, że to Niemcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbrodnie Holokaustu. Czy że obozy śmierci, które istniały wówczas w Europie, przede wszystkim w Polsce, to są po prostu obozy niemieckie, nie jakieś hitlerowskie czy nazistowskie. I w tym kontekście uważał również, że Niemcy uprawiają tutaj taką antypolską politykę historyczną, która polega na podstawianiu Polski w miejsce Niemiec, jako współwinnego przynajmniej tej zbrodni. Z mojego punktu widzenia to jest też bardzo istotne, bo w podobnym duchu na przykład wypowiadał się Stanisław Lem, że kwestia Holokaustu to była kwestia wyłącznie pomiędzy Niemcami a Żydami. To była wyłącznie kwestia niemiecka. Co oczywiście idzie pod prąd obecnej propagandy. Wielokrotnie też pan profesor podkreślał, że II wojna światowa przetrąciła Niemcom kręgosłup moralny, że mu się krzywo zrósł od tego czasu. Natomiast w rozmowach prywatnych, bośmy wiele razy rozmawiali na te tematy, mawiał w taki sposób, że Niemcy są świadomi tego, co zrobili, bo oni popełnili nowy grzech pierworodny. I ta druga, prywatna wersja, wydaje mi się, bardziej oddaje istotę rzeczy i też bardziej współbrzmi z moimi poglądami i też poglądami Stanisława Lema, do których się tam gdzieś odwoływałem. Więcej takich wypowiedzi na temat Niemiec znajdujemy w książce W stronę rozumu, czyli w tym zapisie wypowiedzi z głosu racjonalnego. Tam są takie wypowiedzi na temat przerabiania człowieka, czyli tego obłędnego parcia do stworzenia raju na ziemi, dzięki ukształtowaniu człowieka niejako na nowo, czyli bez takich negatywnych, przyrodzonych cech jego charakteru. I tam Wolniewicz też ostrzega, że Zachód łatwo się zaraża, jak on mówi, chorobą przebudowy świata. I to jest, tak jak on mówi, to jest charakterystyczne dla ideologii, którą on nazywa lewactwem. Ja przez długi czas bardzo unikałem tego słowa, ale muszę powiedzieć, że im bardziej się nad tym zastanawiam, tym bardziej dochodzę do wniosku, że nic tak celnie nie oddaje istoty tego zjawiska. W każdym razie, no, które chce dokonać przebudowy przez ukształtowanie nowego człowieka. I tutaj Wolniewicz jako przykład dwóch form lewactwa podawał zarówno radziecki komunizm, jak i niemiecki nazizm, czyli socjalizm w wersji międzynarodowej i narodowej. I to też, powiem szczerze, to tak współbrzmi z moimi poglądami. Akurat w tym punkcie to zupełnie niezależnie, chociaż na pewno pod wpływem jego sposobu filozofowania wyrobiłem sobie taki pogląd.
każdym razie oba te totalitaryzmy chciały zbudować takie egalitarne społeczeństwo, które jest zaprzeczeniem takiego wolnościowego elitaryzmu formacji prawoskrętnej. Prawoskrętni są ludźmi wolności, tak mówi Boniewicz. Natomiast do powstania III Rzeszy, czyli Rzeszy Niemieckiej, doprowadziły tendencje lewicowe i lewoskrętne. Czyli Boniewicz podkreśla, że to nie była żadna ultraprawica. To dopiero później, po zerwaniu paktu Ribbentrop-Mołotow, propaganda stalinowska zaczęła nazywać nazizm niemiecki faszyzmem, żeby nie łączyć go z socjalizmem. Natomiast ten socjalizm narodowy był w Niemczech reakcją na sukces socjalizmu międzynarodowego, który tam był osłabiany przez Komunistyczną Partię Niemiec. O tym też mówi pan profesor Wolniewicz. Czyli niejako ta formacja lewicowa była w dwóch formach obecna silnie w Niemczech. No to też coś mówi o inklinacjach, jakie panowały wtedy w narodzie niemieckim. I nawet to też jest w tych wypowiedziach pod koniec II wojny światowej, kiedy klęska Niemiec była już widoczna, to w łonie partii rządzącej walczyły ze sobą dwa takie stronnictwa. Jedno z nich z samym Hitlerem, z Goebbelsem i z szefem Gestapo, Heinrichem Millerem, usiłowało się raczej porozumieć ze Stalinem przeciwko Zachodowi, uważając, że właśnie III Rzesza, Związek Radziecki to są bratnie ustroje. One mają podobną konstrukcję polityczną, one są całkowicie różne od demokracji zachodnich, więc nie z nimi należy szukać tutaj porozumienia. I Wolniewicz mówi, że naród niemiecki poszedł wtedy za socjalizmem, tak jak obecnie podąża drogą ideologii multikulti, czyli multikulturalizmu, jego przekonaniem o równości wszystkich kultur. Że temu, no złudzenie oczywiście, ulegają Niemcy. To jest w dalszym ciągu taki trend egalitarystyczny, charakterystyczny dla tej formacji lewactwa. Tu profesor Wolniewicz dokonuje takiego uściślenia, że ta ideologia multikulti jest w jego przekonaniu nihilizmem, w takim znaczeniu niszańskim. To znaczy, to jest taka okoliczność, że wartości wyższe tracą swoją wartość. I że to próba zrównania wszystkich cywilizacji przekreśla podstawę wszelkiej cywilizacji, zdaniem Wolniewicza. Niemcy jako naród tej ideologii multikulti ulegają. I tak jak III Rzesza Niemiecka była przykładem lewactwa, tak IV Rzesza, którą Wolniewicz określa jako tęczową, też jest przykładem lewactwa. Z kolei w wywiadzie Zdanie własne, który pan redaktor Tomasz Zomer przeprowadził z profesorem Bogusławem Wolniewiczem, profesor Wolniewicz wspomina swoje lata młodzieńcze, dzieciństwo spędzone w Toruniu i tam jest też szereg ciekawych wypowiedzi na temat Niemców. To znaczy tam jest taka konstatacja między innymi, nie zresztą tylko w tym jednym miejscu, że Niemcy to jest wielki naród, który dał się jakoś uwieść diabelskiemu szarlatanowi. Tu z tym uwiedzeniem to troszkę bym polemizował, to znaczy nie wiem, czy to kto kogo uwiódł, czy jeden człowiek może uwieść cały naród. Troszeczkę jest to dla mnie problematyczne. Znaczy, to jest, te poglądy profesora Wolniewicza na temat Niemiec są dla mnie o tyle istotne, że uważam, że istnieje problem niemiecki w Europie, który jest w dalszym ciągu nierozwiązany i dzięki uprzejmości pana redaktora Falińskiego miałem możliwość wypowiedzenia się w tym, to na portalu Banbay można takiego półtora godzinnego w sumie mojego wykładu na ten temat posłuchać, więc to przekracza zarówno ten Banbay. Tak. Trzeba szukać portalu Banbay i tam znajdują się między innymi dwie moje takie wypowiedzi na temat Niemiec. Ja tam mówię na temat odpowiedzialności, jaką w moim pojęciu Niemcy ponoszą odpowiedzialność za wywołanie wszelkich skutki II wojny światowej w takim trochę szerszym kontekście. To się streszcza, tak etykietując w dwóch słowach, neobarbarzyństwo i przeciwodkupienie. Ale no mówię, to przekracza
nie tylko ten referat, ale nawet naszą dyskusję. Wracając do profesora Wolniewicza, Wolniewicz mówi, że to, że Niemcy dały się uwieść diabelskiemu szarlatanowi, to jest nie tyle wyraz jego zdaniem natury samych Niemiec, ile w ogóle natury ludzkiej, która jest zagadkowa i jest skłonna do zła. W każdym razie podkreśla to, że Niemcy traktowali Polaków jako ludzi drugiej kategorii, którzy na przykład planowo byli pozbawiani możliwości kształcenia, ale którzy byli też przedmiotem fizycznej agresji, na przykład za samomówienie w języku niemieckim na ulicy. W języku polskim, tak, przepraszam, w języku polskim. I z taką fizyczną agresją profesor Wolniewicz liczył się w tym czasie. I podkreśla, że ta wrogość do Polaków, taka ideologiczna, była absolutna ze strony Niemiec. To ona była taka monolityczna. Na przykład w tym okresie okupacji Polakom na równi z Żydom nie wolno było robić zakupów w sklepach niemieckich. Były etykietki, które tego zabraniały, a innych sklepów właśnie nie było, bo bardzo prędko one zostały przekazane w ręce niemieckie. I ten bezpardonowy stosunek Niemców do Polaków wyrażał się także w poparciu dla masowych egzekucji, w których Niemcy rozstrzeliwali zakładników. Poza tym na tamtych grupach operowały też Einsatzgruppen. Na tamtych terenach operowały Einsatzgruppen, i których celem była najpierw fizyczna eksterminacja ludności i potem ustanowienie pewnego porządku. Natomiast w samym rejonie Torunia, tylko w takim okresie od października 1939 roku do wiosny 1940, profesor Wolniewicz mówi, że od 600 do 800 Polaków zostało rozstrzelanych. A Toruń był administracyjnie w granicach Pomorza, które było wtedy terenem takiej nasilonej akcji podpisywania Volkslisty. I tu trzeba podkreślić, że zarówno mama profesora Wolniewicza, jak i on sam podpisania tej Volkslisty odmówili. Znaczy profesor Wolniewicz był wezwany do siedziby SD po tym, jak jego mama odmówiła podpisania Volkslisty, i tam po takich namowach, no licząc się właśnie przynajmniej z jakimś ciężkim pobiciem czy jakąś fizyczną represją, powiedział: "Wir sind Polen und bleiben so", czyli jesteśmy Polakami, już tacy zostaniemy. Ale też w tej samej siedzibie SD widział takie sentencje Bismarcka, które wisiały na ścianie i które głosiły, które bardzo się wryły w pamięć profesorowi: "Bijcie Polaków, żeby odechciało im się żyć, nie pozostaje nam nic innego, jak ich wytępić". I to znaczyło, że Trzecia Rzesza no, wzmacniała tylko pewne nastroje, które już wcześniej panowały pośród Niemców. I ten stosunek do Polaków też oddaje taka odezwa Gauleitera Pomorza, który zapowiadał, że kto odrzuci deklarację niemieckości, to zostanie potraktowany jak Polak. A to znaczy, że zrównuje się go z najgorszym wrogiem narodu niemieckiego. I to tak brzmi definicyjnie. Tak ówczesne władze niemieckie postrzegały Polaków. Natomiast ten wykład, do którego teraz chcę przejść na OKSW, który formułuje takich 6 tez na temat współczesnych Niemiec, no on jest poprowadzony taką metodą analizy porównawczej między tą Trzecią Rzeszą brunatną i Czwartą Rzeszą tęczową. Tam gdzieś pada potem też takie podobne sformułowanie, ale w wielu rozmowach profesor Wolniewicz w tym czasie podkreślał, że Niemcy chcą znowu podpalić Europę. Taki był jego pogląd na temat roli Niemiec. Natomiast w tym wykładzie stawiał takie pytanie, skąd się bierze i kto szerzy w Europie ideologię multikulturalizmu, która pacyfikuje taki odruch obronny przeciw zalewowi islamu. I tutaj pan profesor Wolniewicz stwierdzał, że taką siłą są Niemcy. Niemcy jako naród właśnie, który zresztą podkreśla znowu, że jest to naród wielki, cywilizacyjnie górujący nad innymi, w tym nad narodem polskim, ale jak mówił, że z tym wielkim narodem coś się stało, najpierw w latach 30., kiedy stworzył Trzecią Rzeszę, która, tutaj też podkreślał właśnie, złamała im kręgosłup moralny. Tylko pan profesor Wolniewicz mówi tak, że on się krzywo zrósł. No ja przynajmniej uważał, że on się w ogóle nie zrósł. Natomiast, że obecnie
ten sam naród niemiecki tworzy czwartą Rzeszę Tęczową, która szerzy taką lewacką nihilistyczną ideologię w Europie. To znaczy utrzymuje, jak mówi profesor Wolniewicz, Europę w stanie stuporu wobec agresji islamu. I tak przede wszystkim pan profesor Wolniewicz to oceniał w kontekście agresji islamu na sił islamu na Europę, czyli takiego zderzenia cywilizacji europejskiej z islamem. W tym kontekście profesor Wolniewicz wspomina, począwszy od tego, że wspomina własnego ojca Henryka Wolniewicza, który został zamordowany w Sachsenhausen właśnie w ramach po prostu tej akcji mordowania Polaków, że Niemcy, rozpoczynając wojnę i prowadząc ją w taki sposób, no właśnie doznały takiego strzaskania kręgosłupa moralnego, czy jak ja rozumiem, utraty pewnych praw przewodzenia Europie, bycia jakimś centrum kulturalnym, bo trzeba powiedzieć, że w okresie do tego momentu Niemcy były jednym z czołowych ośrodków cywilizacyjnych. Nawet się zdawało, że to one, a nie Stany Zjednoczone, obejmą przewodnictwo pośród państw zachodnich w tamtym okresie. Profesor Wolniewicz podkreśla, że ta wojna była prowadzona w sposób tak barbarzyński, że przechodzący ludzką wyobraźnię. To znaczy nikomu nie przyszło do głowy, że coś takiego jest w ogóle możliwe, co oni zrobili, a jednak oni to zrobili. I że teraz ta próba odwrócenia, bo pan profesor Wolniewicz konstatuje, że to ta konstrukcja IV Rzeszy to jest jak odwrócony ułamek. Poprzez odwrócenie usiłuje się konstruować tą IV Rzeszę Tęczową, popierając tą ideologię multikulti, że to jest jakiś taki dla nich środek terapeutyczny, który ma im przywrócić tę pozycję moralną. Czyli że ta ideologia IV Rzeszy została zbudowana po prostu na odwrotności ideologii III Rzeszy, no ale w dalszym ciągu to jest pewna forma lewicowości egalitaryzmu. Czyli że IV Rzesza odwrócona na drugą stronę, natomiast to, co jest wspólne w analizie pana profesora Wolniewicza między trzecią a czwartą Rzeszą, to to, że obie chcą wprowadzić, tamta chciała, ta chce wprowadzić jakiś nowy porządek polityczny i społeczny do Europy. Chce narzucić Europie nowy porządek. I tak jak trzecia Rzesza deklarowała, że ma takie swoje Neuordnung, czyli właśnie nowy porządek, to zdaniem profesora Wolniewicza tym nowym porządkiem czwartej Rzeszy jest multikulturalizm. I takie zrównanie wszelkich kultur, wszelkich też opcji takich obyczajowych ze sobą. No, pan profesor Wolniewicz widzi to przede wszystkim jako sparaliżowanie woli Europy wobec oporu przeciwko zalewowi islamu. Ja tu chciałem zrobić taki wtręt i powiedzieć, bo tam gdzieś dalej też jest jeszcze mowa na ten temat. Mnie uderzył wywiad, całkiem niedawno przeprowadziła dziennikarka z osobami na ulicy w Niemczech, pytając, czy oni się nie boją zalewu islamu. I Niemka w takim wieku lat 40, trochę więcej, czyli już zupełnie niewojennego pokolenia, czyli zupełnie współczesnego. Powiedziała, nie, my się nie boimy, poradzili, żeśmy sobie z Żydami, to z muzułmanami też sobie poradzili. I to jest taka odpowiedź przeciętnego Niemca na zalew islamu. Poradzimy sobie, tak jak z Żydami. I profesor Wolniewicz stawia sześć takich tez o tęczowej Rzeszy Niemieckiej. Czyli po pierwsze, że tam, gdzie trzecia Rzesza wprowadzała taki twardy państwowy rygoryzm, jak on mówi, czyli cenzurę, obozy koncentracyjne, to zostało zamienione na taki miękki humanizm i taką kulturę gościnności, willkommenskultur, jak on mówi. Czyli otwarcie dla wszystkich narodów, właśnie dla tych, których profesor Wolniewicz bardzo celnie nazywa nachodźcami, których się wprost zaprasza do tego, żeby zalewali Europę.
Po drugie, że tak jak III Rzeszę charakteryzował nacjonalizm i bardzo nasilony, no, który się streszczał w tym powiedzeniu, że Niemcy ponad wszystko, to IV Rzeszę charakteryzuje kosmopolityzm, czyli w miejsce ksenofobii wchodzi ten mechanizm multikulti. Trzecie takie odwrócenie, które profesor Wolniewicz podkreślał, że III Rzeszę charakteryzował skrajny militaryzm, a IV Rzesza jest pacyfistyczna. To chyba bardzo szybko zaczyna się teraz zmieniać. Czwarty punkt to jest stosunek do homoseksualistów. III Rzesza umieszczała ich w obozach koncentracyjnych, eksterminowała, natomiast IV Rzesza jest taką rzeszą tęczową. Tu jest taki bardzo ciekawa obserwacja pana profesora Wolniewicza, która w takim kontekście politycznym jest dla mnie też istotna, że przywódcą tego ruchu LGBT na terenie Niemiec jest Bernd Fabricius, który jest jednocześnie prezesem Związku Wypędzonych. I to właśnie z Fabriciusem na przykład u nas bardzo się zbratał pan Biedroń, który z kolei popierał u nas ruch Autonomii Śląska. Czyli w wymiarze politycznym tu się realizuje jakieś cele, które się wzajemnie przenikają. Znaczy, moja konstatacja by była taka, że zarówno ten ruch LGBT, jak i multikulturalizm to jest narzędzie osiągania pewnych celów. No właśnie, powiedzmy, tego nowego porządku w Europie, ale to nie jest cel sam w sobie. Piąty punkt, to istotny też z mojego punktu widzenia, że III Rzesza była państwem, które wyznawało czystość rasy. Panował w nim rasizm, zgodnie z tym hasłem Blut und Boden, ziemia i krew, wszystko ma być niemieckie. Ziemia jest niemiecka i krew ma być czysta, niemiecka. Natomiast tutaj mieszamy się ze sobą w dowolny sposób, multikulturalizm, wszystkie rasy, wszystkie narody są ze sobą zrównane. To mi się wydaje o tyle istotne, że to jest... Z jednej strony jest to w moim przekonaniu takie odwrócenie oczywiście. Tam panował nacjonalizm, tam panował rasizm, tutaj jest niby pozornie to otwarcie, ale jeśli popatrzymy na te ruchy, które obserwujemy teraz na Zachodzie, tak jak właśnie multikulturalizm, gdzie takim jego rdzeniem jest ten ruch LGBT, albo na przykład ten ruch Black Lives Matter w Stanach Zjednoczonych. I słusznie określamy to chyba jako jakieś formy lewactwa, ale niektórzy mówią, i to tak łatwo się mówi, że to jest jakiś neobolszewizm być może. Natomiast jak popatrzymy na różnicę pomiędzy formą komunizmu narodową i międzynarodową, to jedną z różnic jest kryterium doboru wroga. W komunizmie, czyli w socjalizmie międzynarodowym, to kryterium było klasowe. Tam wrogiem była klasa posiadająca, burżuła. Natomiast w socjalizmie narodowym kryterium było rasowe, czyli genetyczne. Otóż tutaj w ruchu LGBT, czy w ruchu Black Lives Matter też mamy do czynienia z kryterium genetycznym. Dlatego teraz jest taka głośna dyskusja i straszne oburzenie. Pan minister Czarnek nakazał wprowadzenie takiego podręcznika do szkół, który redaguje pan profesor Roszkowski, i tam się mówi o tym, że ten ruch LGBT ma coś wspólnego z nazizmem, że to jest jakaś pochodna nazizmu. I to mi się wydawało, że właśnie tak, bardziej nazizmu niż komunizm w tym kontekście. To oczywiście wróży jak najgorzej, no dlatego, że trzeba brać na serio ostrzeżenie, które profesor Kołakowski pod koniec głównych nurtów marksizmu wypowiada, że socjalizm zawsze kończy się ludobójstwem. Zawsze. Znaczy, że to gdzieś tam perspektywicznie jest taki wielki potencjał. I ostatni punkt, który tam jest szerzej też rozwinięty w takim kontekście też tych stosunków polsko-niemiecko-żydowskich i tego podstawiania Polski jako współwinnego Holokaustu, że tam, gdzie III Rzesza była antysemicka, tam IV Rzesza jest filosemicka, to wynika z tego porozumienia między Ben-Gurionem i Adenauerem, a ma takie swoje przejawy, na przykład w tym filmie Unsere Mutter, Unsere Väter, gdzie pokazani są Niemcy współczujący ciężkiej doli Żydów i pokazani są prawdziwi mordercy Żydów, którym jest AK.
I są takie znamienne sceny, jak oficer AK rozpoznaje węchem, czy ktoś żył, czy ktoś nie żył. Bo w tym filmie są takie sceny. One się wpisują w ten mechanizm podstawiania Polski jako współwinnego Holokaustu. Ja o tym w tych swoich wypowiedziach też mówię, ale to jest dla mnie bardzo istotne. Stanisław Lem, który no, sam był w pewnym sensie ocalały, na którego władze niemieckie polowały w czasie wojny, musiał się ukrywać, który nigdy nie myślał o swoich żydowskich korzeniach, ale nagle okazało się, że to ma znaczenie. Pisze jednak, że to była kwestia wyłącznie między narodem niemieckim i żydowskim, z różnych tam względów. No i tutaj w tym kontekście pan profesor Wolniewicz wraca do tego, że jego zdaniem ta ideologia multikulti to jest jakaś próba łatania tego kręgosłupa niemieckiego. Ja myślę, że to jest taka próba fałszywa w tym sensie, że to jest jakaś zasłona, która ma wprowadzić nową ideologię, której głównym motorem będą Niemcy i że to im daje jakieś moralne prawa znowu do przewodzenia Europie. No i tutaj główną promotorką tych działań jest Angela Merkel, o której pan profesor Wolniewicz mówi, że to niewiasta Kutona Sztyrna. Że to nie jest żadna naiwna istota. Natomiast no, przypomina te jej znamienne słowa, które wywołały zresztą ruch oburzenia i były takim przełomem chyba jednak w traktowaniu tego najazdu imigrantów w Europie, kiedy Angela Merkel publicznie na takim wystąpieniu, nie chcę powiedzieć Parteitagu, ale powiedziała Islam gehört zu Deutschland, czyli Islam przynależy do Niemiec. I wtedy odezwały się bardzo silne głosy nawet jej własnej partii, że nie. Islam nie jest częścią Niemiec, nigdy nie był. Ale to w tym kierunku ta ideologia podążała. No i troszkę konkluzja właśnie była taka dość bezpośrednio powiedziana przez pana profesora Wolniewicza, że Niemcy znowu rozwalają Europę i że przez ostatnie 100 lat robią to już po raz trzeci, czyli najpierw w 1914, potem w 1939 i teraz. No wydaje mi się, że te uwagi są bardzo znamienne, no też w kontekście tego, jeśli patrzymy na wojnę na Ukrainie, no, gdzie postawa Niemiec jest bardzo znacząca i to, co się dzieje z drugiej strony, jest, wydaje się, jakąś odpowiedzią na postawę Niemiec i na niemiecką politykę, tutaj przynajmniej w kierunku wschodnim. Ja właściwie tyle, to znaczy jest tam więcej jakichś szczegółów, natomiast myślę, że to są zasadnicze tezy pana profesora Wolniewicza, jeśli chodzi o Niemcy. Czyli, że konstruowana jest taka czwarta Rzesza tymczowa na zasadzie odwrócenia ideologicznego w stosunku do trzeciej Rzeszy, która pozornie ma być takim państwem otwartym, sprzyjającym wszystkim, promującym ideologię multikulturalizmu, ale tak naprawdę, której celem znowu jest jakiś powodów prowadzenie w Europie zamętu, co niczym dobrym się nie może chyba skończyć. Bardzo dziękuję. Mamy, proszę Państwa, 25 minut, także otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto by zechciał. To ja zacznę od razu od pewnej niezgodności. Moim zdaniem, to znaczy ja rozumiem wagę Niemiec w Europie, ale mi się wydaje, proszę, jeżeli się nie da, to nie zaskorygować, że jednak ta cała ideologia multikulti i to wszystko, co z czym profesor Braczu, bo nie oszukujmy się, tak, antychrześcijańskie plotty, one pochodzą nie z kultury germańskiej, tylko z anglosaskiej, ze Stanów Zjednoczonych. W 68 roku to najpierw było we Francji, później profesor zresztą wspomina w jednym z odcinków głosu rozwiewanego studentów, którzy krzyczeli Koszymin, tak, w Stanach Zjednoczonych. Mi się wydaje, że to jednak. No ale tu w tej wypowiedzi przypomina również taki entuzjastyczny odzew Niemiec na wybór Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest spontaniczny, tak? Znaczy Niemcy recypują ten ruch sami z siebie. Oczywiście, on się bierze tak.
chodzi mi o to po prostu, że katalizatorem tego wszystkiego na kontynencie oczywiście są Niemcy, ale źródłem mi się wydaje jednak, powiedzmy, to tak szeroko kultura anglosaska, bo dzisiaj żyjemy, mówiąc językiem lewactwa, w hegemonii kulturowej tej anglosaskiej. Wszystko mamy po angielsku, oglądamy Netflixa i mamy com.pl, prawda, a nie .d, wszystko tak w internecie, więc mi się wydaje, że tak jakby głównym rozsądnikiem tej ideologii są jednak Stany Zjednoczone. Co byśmy dobrego o nich nie powiedzieli, bo nigdy nie byłem antyamerykański, nigdy nie zamierzam być, to jednak tam się wytworzyła ta... Można też odbić piłeczkę i przecież skończy to wziął w Ameryce, no. To są, mi się wydaje, Markuze przecież, tak, no, nie wiem. Zaczęło się od Freuda, tak, który mówił, że przywozimy im dżumę. No okej. To jest przeciwnie, tylko po dyskusję tutaj. Znaczy są dwa ośrodki, tak, ale w Europie są Niemcy. W skali świata są Amerykanie, ale w Europie są Niemcy. I też Amerykanie na nas oddziałują. Tam chyba w którymś z wywiadów w filozofii i wartościach profesor Wolniewicz twierdził właśnie, że nie jesteśmy suwerenni kulturowo, chyba coś takiego. Ale to jest podobna sytuacja, proszę zauważyć, jak z komunizmem i Karolem Marksem. No to przecież nie Rosjanie wymyślili komunizm, tylko go importowali, natomiast im się udało go wdrożyć. A Niemcy komunizmu takiego a la Lenin nigdy nie wdrożyli, prawda? Więc tu co innego jest źródło, a co innego jest jakby realizacja, bo no w Stanach Zjednoczonych one są rozsadnikiem, ale no daleka chyba droga do zrealizowania czegoś takiego, jak Niemcy robią. Znaczy, wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych jest silniejszy opór przeciwko temu. Znaczy, tam jest wyraźna polaryzacja. Natomiast w Niemczech nie bardzo tej polaryzacji widać. W Niemczech widać entuzjazm. Na pewno. I to świadczy o tym na przykład poprzednie zwycięstwo Donalda Trumpa, że jednak to było, tak? Przeciwko temu, co wprowadził Obama, bo no wiem, wszyscy co profesor Wolniewicz sądził o prezydencie Obama. Bardzo proszę. Multikulturalizm, o którym tutaj mówimy, nie jest celem, ale jest środkiem. I tak samo jak na przykład zlikwidowanie kary śmierci też nie jest celem, tylko środkiem. Podobnie wychowanie kajdocentryczne tak samo jest środkiem, a cel jest inny. O tym celu przeważnie się nie mówi. Tym celem jest, przynajmniej według mnie, tym celem jest komunizm, któremu Europa zmierza, ku czemu zmierza zresztą cały Zachód. Po II wojnie światowej, już swego czasu kiedyś wspominałem, otóż w 1941 roku Altiero Spinelli napisał manifest z Ventotene. I ten manifest, komunistyczny manifest z Ventotene, jest obecnie rozwijany, realizowany na Zachodzie. I Niemcy zostały wykorzystane jako pewien też środek do tego, żeby zrealizować pewne cele. Niemcy mają oczywiście szereg plusów, o których pisze profesor Wolniewicz, ale są skłonni do przyjmowania różnych planów, które wódz przyjmuje. Teraz powiedziałem do Niemców, macie przyjąć multikulturalizm i Niemcy przyjmują. Gdyby powiedziałem coś innego, też by przyjęli. Pewnie. No taka pewna specyfika narodu. W Polsce być może tak nie było. Mielibyśmy pewne obiekcje. Otóż tym celem ostatecznym jest komunizm. I to być może ten komunizm to będzie czwarta rzesza niemiecka. Ale to nie chodzi o, jak mówię, multikulturalizm, tylko to, co z tego potem wypłynie. I ja tak to uważam. Ale to ty tak to znaczy, mówiłeś. Ja bym się z tym zgadzał. Ja mówiłem, że to jest pewnego rodzaju środek. Że to ma się czymś skończyć. Ja to postrzegam w ten sposób, że to jest taka próba zmiany społeczeństw, które są narodowe, w rodzaj hordy postindustrialnej. Stąd jest atak na rodzinę, na kościół, czyli na wszelkie takie formy wspólnot duchowych, czyli nieutylitarnych. I ja rozumiem to tak, że narodami się trudno rządzi, a hordą się łatwo manipuluje. Poprzez na przykład taki właśnie permisywizm wszelkiego rodzaju. Natomiast pan profesor Wolniewicz, pytany zresztą chyba nawet, ale w każdym razie w mojej obecności, czym to się wszystko skończy, mówił, proszę pana, to będzie jakiś rodzaj ludzkiej termitiery. I to tak sobie wyobrażam, że właśnie ma być
ta królowa matka, która tam feromonami, a tutaj innymi sposobami oddziaływania daje sygnał i ta cała masa zachowuje się tak, jak ten sygnał idzie. Czyli nie do końca roboty, ale jednak takie termitie, żeby tym łatwo można było sterować. To tu mi się to wydaje bardzo trafną konstatacją. Jeżeli mogę jeszcze dodać zdanie. Mianowicie, jeżeli będzie wprowadzony ten nowy model, no, model komunistyczny, to wtedy oczywiście będzie kara śmierci. Do wieczora danego dnia będziemy przeciwko, a następnego dnia już będzie kara śmierci. Wszyscy będziemy za karą śmierci. Tak? Ona nie musi być formalnie wprowadzana, żeby było. To no wiemy o tym. Natomiast kara śmierci, zlikwidowanie kary śmierci jest potrzebne, żeby wprowadzić pewną destrukcję w społeczeństwie. I zresztą podobnie to nie jest strukturalne, już to już sprawia bardzo dyskusyjne. Ale odchodzimy od tematu cały czas, bo rozważamy na te rozważania dotyczą multikulturalizmu, a nie profesora Boniewicza i jego odniesienia do Niemiec. Ja bym zapytał tak prosto. Ile jest słuszności w tezie, a może wcale nie ma, że profesor Boniewicz był germanofilem? No, to jest tak, jakbyśmy mówili, znaczy na pewno pan profesor Boniewicz był pod ogromnym wpływem kultury niemieckiej. I wydaje mi się, że był, tak jak mówiliśmy, w sensie kulturowym, tak pozytywnie nastawiony, że cywilizacyjnie postrzegał Niemcy wyżej niż inne narody z powodu ich organizacji. To zresztą tutaj też mówi, że Niemcy nie bez słuszności uważały się za jeden z takich wyróżnionych, lepszych narodów europejskich, jak Francuzi, Anglicy, ale no, wyciągały z tego nieuprawnione wnioski, więc cały ten negatywny bagaż jest przez niego punktowany. Zresztą, coś jeszcze mogę powiedzieć, profesor Oliwicz powiedział też takie zdanie kiedyś, że polska filozofia w XX wieku była na dużo wyższym poziomie niż niemiecka. Tak. Więc ja bym powiedział, że jeżeli już jakimś filmem profesor Oliwicz miałby być, to Polaka film. Znaczy na pewno w takich momentach, kiedy dochodziło do kolizji jakichś interesów, polskich interesów narodowych z jakimikolwiek innymi, niemieckimi, żydowskimi, czy rosyjskimi, czy amerykańskimi, pan profesor Wolniewicz bardzo wyraźnie pokazywał, po której stronie stoi. Stoi po naszej stronie i tych interesów trzeba bronić. Profesor Wolniewicz, oprócz tego, że był czasem apodyktycznym filozofem, był jednak czasem głęboko wzruszonym poetą i to, że cenił bardzo wysoko język niemiecki i literaturę tego języka, to nie znaczy, że lubił Niemców. Jak wiemy, profesor Wolniewicz był człowiekiem bardzo głębokim, w związku z tym wierzył w korzenie i tak wierzył, że korzenie religii jest śmierć. To tak samo podział na lewoskrętność i prawoskrętność też miała swoje korzenie i to się rozdzielało. To nie jest tak, że Niemcy będzie można kiedykolwiek zmienić. Możemy tworzyć nazwy i analizy, to zawsze napawa nas optymizmem, ale pesymizmem powinno nas napawać to, że to jest populacja no, w swoim korzeniu niezmienialna. To jest zresztą analogiczna sprawa z tym stosunkiem do Niemców, z tym, co tu pan Stanisławek nazwał germanofilią, tak? No, do czego to odnosić? Analogiczna w tej chwili sytuacja jest z Rosją i z kulturą rosyjską. No przecież jeżeli nawet przyjmiemy, że dojdzie prędzej czy później do jakiejś dzisiejszej Norymbergi, w której zostaną osądzeni zbrodniarze rosyjscy, no toż przecież to nie przekreśli Czechowa, ani Strawińskiego, ani Dostojewskiego. Oni na wieki zostaną, inaczej być nie może. Inna sprawa, czy ich grać, czy ich nie grać, czy ich wystawiać. Tu są zdania podzielone, moim zdaniem nie wystawiać. Powinniśmy tym Rosjanom dokręcać śrubę, ile wlezie. Czechowowi to nie przyniesie ujmy, ani nie zaszkodzi. Ale to jest właśnie to samo, więc wracając do Wolniewicza, no przecież nigdy przecież by nie odrzucił Goethego, ani Bacha, bo to jest dorobek ludzkości. Ani języka. Tak, natomiast no, konkluzja z tego referatu choćby pana Marka Kądzielskiego, no nadal trzeba się bać. Nic się nie zmieniło, sukienki się zmieniły, prawda? Były czarne, a są teraz w kwiaty. Są w kwiaty, ale nadal się trzeba bać. No tak ja to rozumiem. A propos kwiatów.
Proszę bardzo. Jeszcze do tego, to znaczy ja nie sądzę, że będąc germanofilem przestaje się być patriotą. To jest dwie zupełnie różne sfery. Jeśli profesor Wolniewicz był germanofilem, to w zakresie oczywiście niemieckiej kultury i organizacji. Natomiast czymś zupełnie innym jest patriotyzm, a tutaj patriotyzmu nie można mu odmówić. Prawdopodobnie miał więcej w nim patriotyzmu było niż w każdym z nas. A teraz jedną uwagę jeszcze mam co do znajomości niemieckiego. W zakończeniu artykułu o eutanazji pierwszego profesor Wolniewicz przytoczył fragment książki Effi Bliss, tytuł, tak, Teodora Fontany, tak, przyczył i osobiście, i sam przetłumaczył to zakończenie. Ja kiedyś pożyczyłem tę, czytałem Effi Bliss, no i dodałem do zakończenia i tam jakieś takie trochę inne było, więc wtedy otworzyłem artykuł o eutanazji i porównałem i stwierdziłem, że nawet tam spojrzałem do oryginału trochę i stwierdziłem, że jednak tłumaczenie profesora Wolniewicza było tego fragmentu o klasę lepsze i oddawało całą ideę autora w tym fragmencie, czyli Teodora Fontany. Panie Marcinie. Tak, ja chciałem zdanie, bo akurat powiedział pan o sukience kwiatów, więc pomyślałem sobie o kwiatach w kontekście dzieci kwiatów. A propos tego patyku, co mówiłeś o źródłach, które lokujesz w tej rewolucji obyczajowej, które to lokujesz raczej w kulturze anglosaskiej niż w innej. No więc pomyślałem sobie o tym, że no jednak szkoła frankfurcka, jeżeli zakładamy chyba słusznie, że miała nieobywatelną rolę w zakresie intelektualnego oddziaływania na rewolucję 68 roku, no to jednak tworzą ją Niemcy i Austriacy, którzy akurat oddziałują rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych i korzystają z tego, że tak, hegemonia anglosaska istnieje realnie, prawda? Natomiast to jednak źródłem no, jest ten Freud, jest Marx, jest Heidegger i jakaś taka swoista mieszanka tego, która po prostu na zasadzie trampoliny gdzieś tam do Saskiej jest wystrzeliwana, także... No to być może ja płycej spojrzałem niż to, że tak... Jeszcze, żeby to wzmocnić, to też przecież w Ameryce to w filozofii nauki przecież jest bardzo silny neopozytywizm, a przecież to Karna, prawda, to też przecież nie jest. Więc mi się wydaje, że tym bardziej, więc się zgodzę tutaj. I znowu wychodzimy, że jednak źródłowo to jest... W takim razie ja czuję się poprawiony. Faktycznie być może za płytko spojrzałem na ten problem i spojrzałem tylko właśnie na to oddziaływanie, a nie spojrzałem tutaj na wszystko to szkoła frankfurcka. No, Stany Zjednoczone to jest taki potężny wzmacniacz, ale na szczęście jak to w dobrych wzmacniaczach z ujemnym sprzężeniem zwrotnym, że oni tam jednak modulują to, co wychodzi na głośniki. A w Niemczech to jest dodatnie sprzężenie, prawda? Ale tak to jest, no bez wątpienia. Tutaj się pan nie musi, panie Patryku, wycofywać, no bo to, że to jest jakaś tuba światowa szerzenia tej zarazy, Stany Zjednoczone, no to nie ulega wątpliwości. Jeszcze chciałem zapytać o te kwestie lingwistyczne, bo jak rozumiem przekład pana profesora Wolniewicza traktatu Wittgensteina uchodzi za kanoniczny. Wiem, że od tego czasu pojawiły się też inne tłumaczenia. I właśnie jakby panowie, no szczególnie znający język niemiecki na tyle, żeby to ocenić, by właśnie tutaj w tej sprawie mogli się wypowiedzieć, bo ja pamiętam, że byłem na takiej imprezie, czy takim pędzie, chyba zresztą Patryk Wyspól, tak. Był Instytut Austriacki, to chyba organizował. Co powiedziała ta dyrektorka, że jak wspomnieliśmy o Wolniewiczu? Ale to może powiedzmy, co powiedzieliśmy, tak? Okay. To Instytut Austriacki w Łubie zorganizował taki event właśnie dotyczący Wittgensteina, to zdaje się była rocznica wydania traktatu. No i tam dużo się mówiło na temat traktatu, była cała wystawa taka misternie przygotowana i zdaje się, że tłumaczenie
tego traktatu, które tam było zaprezentowane, to było tłumaczenie pana profesora Poręby, czy ja... Tak. Od razu zauważyłem i tylko zauważyłem pana stara, że to nie jest tłumaczenie Borniewicza. No właśnie. I zdaje się, że zapytaliśmy, byliśmy z Patrykiem, tak? Zapytaliśmy panią dyrektor tegoż instytutu, dlaczego tu się pomija tłumaczenie? Tak, znaczy w ogóle nic się nie wspomina o tym, że takie tłumaczenie jest, a ono robi za kanoniczne. No i jeśli mógłbyś, bo ty pewnie lepiej pamiętasz... Tak, ja bym powiedział, że są pewne nazwiska, które są nacenzurowane. Dokładnie tak powiedziała. Jak tylko słyszałem, oni wiesz, to trzeba było zobaczyć im wyraz twarzy. Więc no... Tak. Przemilczano fakt, że to tłumaczenie, które... I oczywiście, żeby dodać tutaj... Wyrazu temu na tej wystawie było bardzo wyszczególnione listy Wittgensteina, które sugerowały choćby jego homoseksualizm, że on tam pisał w takich czułych słowach do różnych mężczyzn i tam była taka sekcja na tej wystawie listów Wittgensteina, która miała zasugerować odbiorcy, że Wittgenstein to był homoseksualista, więc jakby tak była zrobiona ta wystawa i... Czyli tam... sukienka w kwiaty. No dokładnie. Nie, po ubranie paski biało-niebieskie, to teraz paski kolorowe. Jeszcze nie wiem, czy pamiętasz, że profesor Poręba też był na tym. No był właśnie. I się go spytaliśmy i on powiedział, że on w ogóle zasugerował, że może wykorzystać tłumaczenie Wolniewicza i powiedzieli mu ci autorzy tej wystawy, że nie, że oni bardzo proszą, żeby to jednak było pan. Tak, profesor Poręba też powiedział wprost tak uczciwie, że oczywiście tak, że to tłumaczenie no, jest wysokiej klasy, pierwszy nie pamiętam jakiego słowa użył. Ale no, tak się stało, że na samej wystawie no, to po prostu ani słowa. I ja na tym chciałem zapytać, czy pan mówi jakoś tak o stronie lingwistycznej czysto, czy nie porównywali albo widzieli tłumaczenia na język polski innych autorów i jakoś w tej sprawie mogliby się wypowiedzieć. Nie wiem, czy taką odpowiedź uzyskał od panu. Znaczy, ja pokazywałem na przykład jednego z wierszy autorstwa profesora Wolniewicza. Zawodowym tłumaczom i to wzbudziło po prostu ogromne zdumienie, że można na takim poziomie przełożyć, bo są dostępne dwa inne tłumaczenia dokonane przez naszych poetów i one nie są tak celne. Więc no naprawdę pan profesor Wolniewicz bardzo w mistrzowski sposób władał językiem niemieckim, chociaż akurat kwestia przekładu to jest troszeczkę coś innego, bo można gorzej znać język i lepiej tłumaczyć, ale ja mówię o tych. Kiedy mówiłem o tej konfrontacji, to ja byłem świadkiem, kiedy wywiązała się dyskusja na ten temat, jak coś powiedzieć po niemiecku, żeby dokonać prawidłowych dystynkcji w tym języku. I wtedy okazywało się, że zarówno Schrade, jak i Sauerland nie władają tak niemieckim jak Wolniewicz. Więc ja mówię o tym kierunku. Ja nie to znam, mówi nie... dopiero o mistrzostwie, o znajomości. No i języka, i kultury, i filozofii przez profesora Wolniewicza w języku niemieckim. Ja nie znam języka niemieckiego, ale mogę przytoczyć takie głosy, które słyszałem kilkakrotnie. No, tłumaczyć traktat Wittgensteina po Wolniewiczu to jakieś szaleństwo jest. No, są takie przekłady w literaturze światowej, które są jakby nie do zastąpienia. No, to są przekłady kongenialne. No. Na przykład Dostojewskiego, ilu ludzi tłumaczyło Dostojewskiego, ile razy, a bracia Karamazow w przekładzie Aleksandra Watta, to jest jakieś wzorcowe tłumaczenie, którego chyba nikt nie przebije i tu jest coś podobnego. Czy Rosjanin, wyleciało mi nazwisko, Pietrowski chyba, w 20 latach przetłumaczył Lukrecjusza o naturze wszechrzeczy i tam z tego co mi wiadomo Rosjanie tłumaczyli parokrotnie, natomiast ten przekład kanoniczny Pietrowskiego to uważany jest za puszkinowski i no to Wolniewicza traktat jest puszkinowski, no mickiewiczowski, o tak by trzeba było powiedzieć, tak bym myślał. Tym bardziej, że ile to tłumaczenie trwało czasu przecież, od tego pierwszego wydania minęło do chyba 99 czy 2000 roku, parę dziesiąt lat, kiedy profesor wprowadził jeszcze korekty stylistyczne, prawda, głównie stylistyczne i to ostatecznie... Była też tam kwestia takich już dystynkcji czysto logicznych, które no, trzeba było jakoś rozwiązać. To jest oczywiście narzucenie pewnej interpretacji, ale no, pan profesor Wolniewicz tutaj w mistrzowski sposób to zrobił. Na ile ja się orientuję. Ale wróćmy jeszcze może do Niemców, parę minut zostało.
Bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa proszę jeszcze? Proszę. Bardzo proszę. Ja jeszcze wracam do pytania, czy narodowy socjalizm należał zaliczyć do lewicy, czy do prawicy? Profesor Wolniewicz zalicza do lewicy, ja bym zaliczył raczej do prawicy. Tu chodzi o ten akcent. Czy akcentujemy narodowy, czy socjalizm? Socjalizm to do lewicy, także narodowy to do prawicy. To jest jedna uwaga. Ja bym szedł w tym kierunku. I tutaj jeszcze na wykładzie, który był dzisiaj wyłamany przez tutaj referującego, padło między innymi takie pytanie, jakie są zagrożenia dla Polski. Najbliższe zagrożenia dla Polski. Wykład był w 2015 roku. Profesor Wolniewicz wymienił dwa zagrożenia. Niemcy, bo Niemcy mogą zgłosić się po Szczecin, Wrocław na początek, a potem być może po inne się nie. Po drugie, Ukraina zgłosza się po, no, po powiaty, które w tej chwili są w Polsce, a pośrednie zagrożenie to jakby w trakcie wykładu to wynikało. Pośrednie zagrożenie pochodziło od Żydów, to tak uzupełnia. I ja myślę, że ja bym się zorganizował teraz. Ja bym jednak myślał do pierwszej kwestii nawiązując, że socjalizm był ważniejszy, bo ten socjalizm został. Natomiast no, akcenty narodowe były czymś lokalnym i się okazały mało ważne. Ja taką przytoczę Państwu opowiastkę, bo raz jeden miałem tylko kontakt z akademickimi Niemcami. Pojechałem na konferencję do Darmstadt, na Politechnice w Darmstadt się odbywa ta konferencja i tak jadąc tam zabrałem ze sobą, bo to był 2016 rok, u nas się ukazał w przeglądzie filozoficznym taki 500 stron tom Leibnica, 350-lecie chyba Leibnica. No i jechałem i chciałem to w prezencie dać. No macie tutaj wielkiego Niemca, zobaczcie jak Polacy go hołubią, 500 stron. Oni byli zawstydzeni. Ja tak czułem, że chcieli powiedzieć, on taki sam Niemiec jak ty Niemiec, albo taki sam on dla nas jest, jak i dla ciebie. No. Oni się czują zawstydzeni, jak się w ogóle w te struny narodowe potrąca. Jakiego Niemca ja im tu przywiozłem? Ale to jest element taki zrzucania z siebie odpowiedzialności. Ja to tak widzę, bo jak się rozmawia z Niemcami, to oni... Przepraszam, tylko dokończę, bo ja byłem tutaj zupełnie jakoś pod wpływem swojej naiwności. Pomyślałem sobie, jakby mi Niemcy przywieźli książkę Leśmiana albo, no nie wiem, Wolniewicza po niemiecku, czy Kotarbińskiego, no to ja bym był dumny i szczęśliwy i ja to w tym duchu przez analogię przeniosłem w drugą stronę, a to się okazało zupełne pudło, prawda? Znaczy, bo jak się rozmawia z Niemcami na temat odpowiedzialności, to oni mówią, zaczynają od tego, że właśnie nie ma czegoś takiego jak naród niemiecki. No my tu jesteśmy Prusacy, tam jesteśmy w jakiejś Saksonii, ale to nie sposób mówić o tym, gdzie są ci Niemcy, co mieliby być odpowiedzialni. Ich nie ma. Już teraz tak się mówi, że żadni Niemcy, tylko naziści, prawda? Zmiana jest. Tak, ale jeżeli przechodzimy w ogóle na taką identyfikację narodową, to uciekamy od czegoś, co w Niemczech nazywa się Vaterland i przechodzimy od razu na poziom Heimat, czyli tej małej ojczyzny. Istnieje Heimat, ale nie ma czegoś takiego jak Vaterland nawet. Choć w drugą stronę, żeby powiedzieć coś na temat zagrożeń, dopiero co przeczytałem przez niemiecką prasę, przeszła szybciutko taka dyskusja, że w razie gdyby Rosja upadła, to musimy teraz bardzo pilnować, żeby ten królewiec nie dostał się w polskie ręce, bo to nasze miasto przecież. Więc my musimy tam wkroczyć. Militarnie. Dopiero co? Jeśli można jeszcze zdanie do pytania czy tezy, którą pan profesor postawił a propos lewica, prawica, a narodowy socjalizm. Ja myślę, że to nie sprawy lingwistyczne i etykiety tutaj o tym decydują, czy to się nazywa narodowy, częściowo prawicowy, czy socjalizm, bo mógłby się nazywać zupełnie inaczej, co by nie zmieniło jakby esencji tego. Ja myślę, że tu trzeba spojrzeć na tę sprawę zupełnie inaczej, żeby postarać się udzielić sensownej odpowiedzi. Dlatego, że jeżeli zaczniemy wchodzić w szczegóły, czy na ile to było jednak socjalistyczne państwa, na ile nie, no bo tam wielki kapitał i wielkie firmy były zaangażowane, czyli jednak może bardziej prawicowy, a z drugiej strony socjalizm, więc bardziej lewicowy, tu moim zdaniem do żadnej konkluzji sensownej nas to nie prowadzi. Ja bym proponował, żeby spojrzeć na tę sprawę z innego poziomu, powiedzmy metapoziomu,
I przyjąć interpretację taką, że za każdym razem, kiedy ktoś proponuje wielki projekt o charakterze takim czysto immanentnym zmiany człowieka, zmiany świata, ukształtowania go wedle swojego politycznego projektu, z definicji nie może być to ruch prawicowy. Dlatego, że jeżeli prawica ma jakieś zakorzenienie transcendentne i nie może funkcjonować jakoś bez odniesienia tego do, powiedzmy, pierwiastka nadprzyrodzonego i uznania, że my tutaj no, nie jesteśmy w stanie zaprowadzić nowego porządku, nowego ładu, nowego człowieka, eksterminować pewnych grup po to, żeby ten porządek trzeba zbudować, no to z definicji po prostu nie może być tego prawicowy. Każdy, kto próbuje, czy to był komunizm, który też starał się zbudować nową rzeczywistość, czy nazizm, i zastąpić Boga, w tym wypadku Führerem, no po prostu ten pierwiastek lewicowy tutaj przeważa. Więc ja bym proponował, żeby może tak na to spojrzeć i wtedy wydaje mi się, że odpowiedź jest bardziej klarowna. Może tutaj użyć kategorii globalizmu, że właśnie komunizm i nazizm miał ten element globalizmu właśnie, narzucania światu, uniwersalnej ideologii. Profesor Wolnicz w skrócie mówił o tym po rosyjsku, cytując, pierestrojka miera. I wszelkiego tego typu projekty traktował pierestrojkę miera, no, miało to pewne ponure znaczenie. Ale też co do Niemców, to ten kręgosłup, to nikt tutaj się nie zrósł, co za nich. Zdolność, metafizyczna zdolność Niemców do moralnej oceny własnej historii praktycznie jest na poziomie zerowym, jeśli mówimy. To można dać przykład, który może niektórych Państwa zgorszy, nie chciałbym go urazić, ale jak papież Benedykt XVI był poświęcimy, to zapytał, gdzie był Bóg, jakby to nie była jego sprawa, jakby nie był Niemcem. To znaczy, no ale wydawał się jak papież, a nie jako Niemiec. Ale nie przystając być Niemcem. No dobra. Nie odpowiedział ani jako papież, ani jako Niemiec. Znaczy, bardziej jako Niemiec, nie jako, a jako papież. Akurat tu bym się zgadzał z redaktorem Walińskim, że to tak było. Dobrze, proszę Państwa, jesteśmy parę minut po czasie, więc możemy zakończyć. Bardzo dziękuję za przyjście na te inauguracyjne spotkanie. Zapraszam Państwa za 2 tygodnie. No i zobowiązuję się, że podamy zawczasu jakieś informacje co do referatów, które będą 25. A dzisiaj... Można tak? Się jeszcze zapytać, gdzie tam na stronie Wolniewiczowskiej, na stronie katedry? Na katedrę. Na katedrę, tak. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.